może tych studentów pozyskać, to mamy jeszcze potem kontrolę nad tym, że dyrektor szkoły, który się na to zgodził, lub nauczyciel, który to jakby w jakiś sposób nadzoruje, będzie mógł dopilnować tych studentów, żeby na nasze zajęcia przychodzili. Teraz może przeskoczę kawałek dalej. O drugim istotnym zagadnieniem w nauczaniu początkowym jest to, żeby każdym treningiem ilość naszych studentów nie zbliżała po pięciu treningach, czy po kilku, indywidualnych spacerów. Jest to duży problem, co również wymusza na nas działania atrakcyjne i szybkie. Ale wracając do rzeczy, więc najlepiej, znaczy przynajmniej moim zdaniem jest to, żeby ze szkołami lub szkołą to osiągnąć. Oczywiście musimy mieć na to zgodę dyrektora. On nas nie odrobi, jeśli nas nie będzie znał, nie będzie znał naszych znajomych lub nie zostanie to jakoś w jakiś sposób polecone. Jeśli uzyskamy tą możliwość, to oprócz tego musimy też zrobić jakąś akcję promocyjną w związku z tym. W tej szkole, jak to robimy tak, że krótką prezentację musimy w klasach, w szkołach, a będziemy to zobaczyć, to będą dyrektora oczywiście i jakby pokazywałem, tak powiem, pokazywałem walory. W związku z tym, jak to zrobiłem w prezentacji, to również robiłem taką sztukę, że na przerwie poprzedzającej długą przerwę, na drugiej przerwie i na przerwie po drugiej przerwie, wcześniej przygotowałem ładny stół z zieloną nakrywką, żółtymi włosami, żeby było ładnie kolorowo. Na przykład tańcem towarzyskim z gwiazdą Sylwią. No. Więc jakby no... Więc tak, teraz jeszcze opowiem o innej formie. Mianowicie, kilka lat temu, jako wyuważam,
udało się skłonić władze oświatowe, dyrektora szkoły i grono nauczycielskie gimnazjum nr 2 w Krakowie na ulicy Studenckiej, żeby odbyła się cała otwarta klasa. Więc to muszę niestety się zgodnie pochwalić. Powiem, w tej chwili już tylko ona tym się zajmuje i funkcjonuje. Również, aby ten projekt móc jakoś promować, no, było kilka wielu drobnych, lokalnych, również piękne konferencje prasowe dla dziennikarzy, którzy chcieli napisać. Również, no, jako pierwsza forma, program prezentacji okresu zostało przedstawione na pewno świat. Teraz każdy czas to szybko, żeby po prostu prezentację, którą skierowana jest cała wtedy. Na to chcę pokazać tylko w formie, że to jest nieskomplikowane, proste, łatwo to tą prezentację prezentowałem kuratorium i jakoś funkcjonowało, prawda? Oczywiście są tu jeszcze hasła, może przestarzałem tylko długi charakter, ale jakoś funkcjonują. Zdjęcia, to jest przed kilku lat, więc być może to się nie wierzy.
O formie, bo później ta przynależność do stowarzyszenia czy tego typu organizacji powoduje, że możemy pozyskać jakieś środki. Jak każde stowarzyszenie w każdej gminie, no, to jest jakiś konkurs, że tak powiem, grantowy, gdzie można pozyskać środki na przykład na całoroczną działalność. Oczywiście bardzo często dostaje duże pieniądze, ale rzadko, no również ta organizacja, to stowarzyszenie, nawet jak to jest UKS, to może występować z inicjatyw z FIO, z inicjatyw obywatelskich. Nie wiem, czy to mówiłeś tutaj? FIO? Nie. Pani mówiła. No więc tam są duże pieniądze, ale zwykle jak się wystąpi te trzy razy, raz się dostaje. Na działalność całorocznie. Związaną ze sportem, z kulturą, zresztą z różnych dziedzin. A w związku z tym, jakby, mnie się wydaje, że ta organizacja jest niezbędna, albowiem działanie w innym wymiarze, w naszych czasach i warunkach, niestety, nie będzie miało odpowiedniego wymiaru finansowego, dlatego że no, na Brydża, szczególnie na młodzież, no tak bezpośrednio od sponsora bardzo trudno jest pozyskać środki. Tu jakiś wykres przed kilku lat, jak to się rozkładała ta ilość młodzieży, bo to było tam potrzebne do tego kuratorium, żeby to funkcjonowało. Tu jest jakieś kategorie wiekowe. Jakaś taka prezentacja. Proszę. Tu są województwa i na dole młodzież. Oczywiście, jak mówię, na pewno można zrobić wielokrotnie lepsze rzeczy, natomiast tu chodziło o to, żeby kuratorium się jakoś to zaprezentowało, został ten program zatwierdzony i jakby jakoś to, że tak powiem, funkcjonowało, dlatego tam trochę kolorów, trochę zdjęć i jakiś wykres i hula, prawda? No i tu jeszcze, że tak powiem, fundamentalne historie, które zapewnia Brydż. I które Państwo znakomicie znacie. Do tego punktu wysokie wyniki konkursów olimpiad brydżowych za chwilę przejdziemy. Tu mamy Marcina. Na zdjęciu tu będą gwiazdy kolego Maliszewskiego, twoje ulubione. O, Marek się nawet znalazł, no. Ale młody. No, trochę to przydługie. Twój ulubiony trener, panie kolego. Także proszę Państwa, oprócz tego mam też, jak jest konferencja prasowa,
Jak to się odbywa? Mianowicie... Dziennikarze oczywiście za bardzo notują, ale jak się nawet notują i zapamiętają, to i tak nie napiszą tego, co powiemy. No a powiedzmy o autoryzacji, to tak średnio się rozmawia. W związku z tym, no tam trzeba przygotować. Najlepiej na jednej stronie. Oczywiście chcę, żeby oni tam napisali, czy to, czy podobnie, czy informacje dla nich do napisania artykułu, czy wręcz, no, jakby ten artykuł. No mam taką prezentację, ale mam taki tekstik, ale no myślę, że to jest jakby oczywiste i to można zrobić w sposób no, prosty i skuteczny. Oczywiście to się rozdaje na konferencji prasowej, tak jak mówi, każdy dziennikarz dostaje, więc to ta konferencja jest krótko i opowiecie tylko w dwóch rzeczy i to wszystko jakoś funkcjonuje. Dobrze, oczywiście jeszcze najistotniejszą sprawą w tym wszystkim na teraz jest jest to, co zrobiła pani trener Agata Kowal. Mianowicie to będzie w pliku zwykłym. Napisała na moją prośbę taką pracę, która jakby udowadnia przewagi brydża nad i, znaczy przewagi, no, przewagi uczniów, którzy trenują brydża nad jakby innymi uczniami. Ja to też tylko pobieżnie pokażę, tylko takie sprawy, które są istotne, ale tutaj muszę powiedzieć tak, że ten tekst teraz warty jest przeczytania lub ja parę zdań z niego powiem. Więc to pierwsze pytanie, które tutaj koleżanka sobie zadała, jest, czy nauczanie brydża młodzieży w szkole przekłada się na konkretne umiejętności i wyniki w nauce. To jest pytanie, na które tam w tej pracy Agata odpowiada. Jest tutaj taki ładny tekścik, bardzo profesjonalny o tych sprawach związanych z tymi możliwościami mi-brydża. I teraz tak, tutaj zostały przeprowadzone ankiety, gdzie tam i wyliczana no, mediana z różnych rzeczy, to tylko pokażę, natomiast tutaj widzicie, już obojętne co tam jest, wcześniej widzicie tu hasło brydżyści, prawda? Jak widzicie, te procenty są, już pomijam co tam jest, są najwyższe. Teraz mamy porównanie sprawdzianu brydżystów do reszty uczniów na egzaminie gimnazjalnym w nowej formule w 2012 roku. I znowu, jak widzicie, ta mediana jest znaczna. Ale teraz sytuacja jest taka, że w tej szkole istnieją klasy specjalistyczne, które mają wykładowców z 5 liceum w Krakowie, które się mieszka obok. To są takie, które się mieści obok na studenckie. W związku z tym są takie klasy, że tak powiem, matematyczna, jakaś tam inna jeszcze, jakaś inna i oni tam właśnie mają jako zajęcia lekcyjne wykładowcy z 5 liceum, które tam się zwykle w czołówkach polskich kategorii liceów lansuje i teraz jest, że tak powiem, tutaj takie porównanie. Tu są jeszcze porównania w części humanistycznej też, jak widzicie, brydżyści nie wyglądają najgorzej, ale teraz
porównaniu z matematyczną szkołą, na przykład z matematyczną szkołą, z matematyczną klasą specjalistyczną z tego gimnazjum. O! Tu mamy klasę brydżową, tu mamy klasę niebrydżową. No dobrze, to tu są tego typu różne historie związane z wykresami, z udowadnieniem różnych rzeczy, natomiast chcę tu przeczytać tylko, jeszcze Agata przygotowała takie zadania logiczne, które też przynależą do tej pracy, gdzie znowu brydziści, głównie dlatego, że bo to była taka praca grupowa, po kilka osób uczestniczyło w tych łamigłówkach, natomiast brydziści wyszli oczywiście najlepiej, oczywiście, bo praca jest o tym przecież, natomiast wykazywali się jakby pracą zespołową. Natomiast pozostali, być może by to też zrobili szybko i świetnie, ale troszkę się organizacyjnie szamotali. W związku z tym, szamotali, to niedobre słowo, bo od szamotu. Dobrze, przepraszam. Przepraszam na słowo szamotali. I podsumowanie, tam właśnie jest, że Tak, podsumowanie. W każdym razie podsumowanie jest, istotą podsumowania jest to, że treningi brydżowe powodują, że oczywiście oczywiście tą pracę można ocenić w sposób, jakby to powiedzieć, dowolny. Ta praca należy do Państwa. Natomiast mogą być pewne błędy statystyczne, które wynikają z różnych rzeczy, o których... Ale te liczby mogą być prawie. To jest bardzo dobra praca, którą można. Właśnie tak, dlatego... Tutaj dyrektor jest na tym statystycznym, to nie jest to wyjątkowe. W każdym razie polecam to i oczywiście ja myślę, że pani Agata, jeśli ją poprosicie, to udostępni tą pracę. Więc... Tak? Tak. No, sytuacja jest taka, z tą pracą jest i była, mianowicie to jest klasa sportowa. W związku z tym dla dyrektora szkoły jest to korzystne, ponieważ jest, mimo zmniejszenia liczby uczniów w klasie, bo tam ich jest 22 czy 24, 22 było na początku, jest, jak to się nazywa, subwencja, tak? Ona jest większa dla ucznia. Tak, Tomek? Ale tak było przynajmniej. Jest to o tyle korzystne, że to się nie da, ale rozumiem, że trzeba zmniejszyć zgodnie z wymogiem ilość ludzi w klasie. W związku z tym, jakby za tym coś się dzieje, tak? Bo tak widzę, że... Nie. Tam w szkole jest spokojnie. Tak. Już moment. Najpierw powiem. Bardzo proszę. Jest tak, że jest 20 najmniej, wszyscy muszą być w tej samej dyscyplinie. Czyli też musi trenować, znaczy wiadomo, że jeżeli chodzi o... Muszą wszyscy trenować, wtedy dopiero czas jest sportowy. Jeżeli jest jeden trener, to jest opłacony dla miasta, bo zaczyna się sprawdza. Ale będzie tylko na przykład właśnie wydatki, które są dzielone 15 na 15, bo zrobić na to pytania, które nie może być sprawdza. I tak samo jest, jeśli chodzi o regionę atletykę i gimnastykę, to tam bardzo mało jest trenerów, to jest tylko taki wypadek na korzystanie. Ale jeżeli jest jeden trener, 20 minut, 22 uczniów, czy więcej niż uczniów, ale to nie jest takie fajne, bo jeden trener ma 20 minut,
Tak. Że modlitwy na 10 godzin rocznie. Tak. Ta wizja, to nie jest mało, to jest dużo. Jest bardzo dużo, mówiłem o tym następnie, że tutaj w tym programie jakoś tak to się poumieszczało, że matematyka, że angielski, że łeb, więc jakoś to tak funkcjonowało, mówię, na takiej zwykłej klasy budżetowej trochę lepiej. Dziękuję bardzo za uwagi pełne. No myślę, że tutaj Agata coś Państwu będzie mogła pomóc, jeśli Państwo oczywiście będziecie tego potrzebować. Więc tak, dzięki tym świetnym pociągnięciom reklamowym, które Państwo wykonali, mamy już tą grupę. Teraz się trzeba brać do roboty. Jaki jest największy problem, o którym już mówiłem? Największy problem jest taki, że musimy te zajęcia wymyśleć i przygotować tak atrakcyjne, żeby nam ci ludzie chwilę zostali, dopóki nie poczują z tego tytułu jakiejś przyjemności. Tak jak w siatkówce, wydaje mi się, jest, że bardzo ciężko odciągnąć coś tam, bo jest inna gra, no lepiej grać piłkę ręczną, bo to jest gra naturalna, rzut, bieg, skok, już tam już na chwilę można już grać, rzucać te barki. Tak też dobrze by było, jakby w bryżu można było zrobić to w miarę szybko i doprowadzić do jakiejś, nie mówię chyba normalnej, w cudzysłowie gry, dość szybko. Dla mnie to jest priorytet. Sprawdziliśmy to na obozie w Stasikówce jednym, że po intensywnych dwudniowych treningach, że tak powiem, no ludzie, którzy, no młodzi ludzie, którzy w tym brali udział, już potem grali w turnieju. Grali w turnieju, oczywiście się z różnym częściej, ale prezentowali już całość jakby arkanów działań brydżowych. Jest to według mnie bardzo istotne, że jak będziemy przeciągać poszczególne fazy, które musimy wykonać, spowoduje to, że być może znaczna część naszych już niewielu studentów się wykruszy. Tego byśmy nie chcieli. Oczywiście to wykruszanie będzie następować, jest to nieuniknione, ponieważ no nie wszyscy tam, powiedzmy, okaże się, no są zainteresowani do końca tym, co się stało. Dlatego grupa powinna być koedukacyjna zdecydowanie. Zdecydowanie poprawia tak możliwości frekwencji. Zdecydowanie, ponieważ jest to przy okazji życie towarzyskie i, że tak powiem, jakieś tak działanie. W związku z tym, w tym początkowym okresie, no, tego bryża musimy traktować trochę jak spotkanie towarzyskie, jak zabawa, jak inne atrakcje. Oczywiście tutaj wspominaliście Państwo, słyszałem o różnych pomysłach, jak to uatrakcyjnić. Ja do tej pory w nieświadomości dopiero tego, co usłyszałem, no tak to ustawiałem, że była hala do, jak to mówią, karatania w gałę, no, ale po treningu, trening, potem karatanie w gałę, albo pasem. Trening, potem na basen. Nie wiem, czy to się jeszcze sprawdza, bo już tam od 2-3 lat grupy nie mam, ale przynajmniej ja w tym kierunku działałem. Teraz widzę świetne możliwości inne, znakomite, które zapewne to młodzież zainteresują. W związku z tym, to wszystko, co tu Państwo słyszeliście o tych różnych dookoło bryżowych historiach, jest naprawdę warte prowadzenia i przemyślenia, dlatego że jako praktyk mogę powiedzieć, że naprawdę jest to ciężka sprawa. Oczywiście być może, znaczy nie, nawet na pewno Państwo mają większy talent ode mnie i na pewno bez żadnych problemów to mnie potraficie skłonić do jakiejś pracy. Na pewno nie za bardzo, ale tam paru zawodników udało się przybyć do tej pory. Przypadek. Dobrze.
Proszę Państwa, więc po tym wstępie o treningu jeszcze tak powiem, że to była mowa o szach, a po prostu w pewnym momencie swoich działań w ryżu, no, w sekcji szachowej w moim pięknym mieście w Skawinie, no, wyjąłem paru zawodników do ryża, bo zaczęły się szachy troszkę sypać. Są to świetny materiał na brydżysku i polecam szachy spod innych rzeczy. Jest to świetny materiał. Dlaczego? Dlatego oni wprawdzie mają troszkę inny schemat. My tu trafiłem na wyobraźnię, natomiast oni są wdrożeni w trudny trening teoretyczny. Oni są przygotowani do trenowania, do wytrzymywania nawet dużych mocy teoretycznych, które jest. A więc to naprawdę jest to świetny materiał na wydyskutowanie. Mamy wśród gwiazd polskiego bryża, również jakichś szachistów, choćby przykładem tego, co zrobiłem, ja już nie mówię o takich szczytach, ja mówię o zwykłych tam, będzie w tych zjadaczach niczego pewna. Jest to po prostu na przykład Bartek Gigo, bardzo dobry szachista. I w tej chwili mówię na przykład bardzo szybko. Muszę to odwołać, bo mieszkamy w tym samym mieście, więc mogłem spotkać na ulicy jeszcze. Dobrze, więc jak mówię, szachiści są istotnym elementem, jak myślę, no tam to Państwo pewnie lepiej wiecie, ale troszkę ta formuła szachowa tak się trochę wyczerpała. Generalnie tak się mnie wydaje. W związku z tym najlepszym, jak wydaje się, cyklem, który spowoduje, że będziemy mieli znakomitych brydżystów, to jest najpierw prowadzić w szkole podstawowej tam, na początku szkoły podstawowej nawet szachy, a potem jakby przejść na brydże. A szachy są jakby, no, dla mniejszych dzieci, no, przez rodziców bardziej akceptowalne, ja tak powiem. To powoduje, że mamy wtedy, no, świetny materiał w przyszłych dzieci, których oczywiście wszyscy pewno przynajmniej jednego wychowamy. Taką nadzieję. Tak jest, zgadza się? Dobrze. Jeszcze tutaj zapisałem sobie, że jest taka trudność kulturowa generalnie, którą też, co nam też jakby wydłuża drogę do mistrzostwa. Mianowicie kiedyś było tak, że rodzina się integrowała, funkcjonowała, no, grając w jakieś karty. No, różne, tam dowolne karty, ale te dzieci miały te karty jakoś opanowane. A teraz sytuacja jest taka, że no, nikt karty nie gra, nikt się nie integruje w domu przy pomocy kart. W związku z tym to powoduje, że musimy mnóstwo czasu na samym początku, gdzie właśnie powinniśmy dynamicznie posuwać się do przodu, poświęcić na ten element taki jakby oczywisty. O bramile, o starszeństwie, o różnych innych rzeczach, które no, kiedyś było, to po prostu było oczywiste i się przechodziło do następnego etapu. No, prawie od razu. Więc tak, grupa naborowa tutaj, no, jak powiedziałem, powinna szybko przechodzić do gry w brydża. No niestety, no nie może to się stać na pierwszym treningu, ponieważ jak przed chwilą wspomniałem, no, musimy przejść te podstawy. Oczywiście
Teraz może powiem o strukturze treningu już. Potem mam jeszcze przygotowane plany treningowe, jakieś prezentacje z tego i tak dalej, z ukierunkowaniem na brydża. Natomiast teraz powiem o najmniejszą jednostką treningową jest mikrocykl, tak, który składa się z kilku lub kilkunastu jednostek treningowych. Z kilku do kilkunastu jednostek treningowych. W brydżu jest najlepiej, jak ten mikrocykl składa się, dla początkujących mówię, z dwóch jednostek treningowych. W związku z tym, a struktura tej jednostki treningowej, no ogólnie powinna być taka, ponieważ jeszcze chciałem wspomnieć, że ja cały czas traktuję brydżę jako poważny sport. Wszystkie materiały, które przygotowuję, opieram się na różnych innych sportach, żeby to jakość tego brydża, ten trening sportowy dokładnie przygotować. Dlatego ta jednostka treningowa powinna składać się jak wszędzie, z rozgrzewki, z części zasadniczej brydża, z jakiejś gry kontrolnej. Najważniejsza rzecz, która funkcjonuje w brydżu, która bardzo przyspiesza zdobycie wiedzy, to jest analiza. Nie ma gry żadnej, nawet na lewy, bez analizy. Nie ma takiej gry. Jeśli tak robimy, to po prostu ta gra była niepotrzebna, ponieważ nikt nie będzie... Tak funkcjonuje to od najmniejszych, od początkujących aż do zawodowców, że tak powiem. Niestety analiza jest niezbędnym elementem tego. Oczywiście ta struktura treningu jest już tak, zależy nas, z kim pracujemy. Jeśli to już jest tam grupa o kilku treningach, kilkunastu, no to powiedzmy ta rozgrzewka zwykle daje tam jakieś rozdanie na rozgrywki, prawda? Część zasadnicza to tam realizuje chwilę. Natomiast na początku, no niestety tutaj ta podstawowym tematem tego treningu jest tak zwana gra kontrolna. Więc tak, tą grę kontrolną dzisiaj pokazywał Andrzej i bardzo mi się to podobało, ponieważ wprowadzanie licytacji było dość szybkie, ale kolejnymi etapami, poprzez bilans, poprzez inne aspekty. Nawet forcing tam występował, jakieś kontry, gra w obronie. Więc jest to świetny materiał do przygotowania tak samej nauki licytacji. Oczywiście zaczynamy od brania lewy, to jest podstawa, ale to już mówili koledzy, więc ja się to nie będę powtarzał. Natomiast chcę tylko pokazać taki materiał, który przygotowałem w linie do jakby pokazywania przy okazji, jak oni sami grali. Oczywiście ja troszkę inaczej to funkcjonowałem jak Andrzej, ja grałem w czwórkę, ale od razu tutaj doszedłem do wniosku, że faktycznie zdecydowaną przewagą tego bridge'a jest to, że ten dziadek gra po prostu, nie ma dziadka. To jest duży problem, jak Państwo zobaczycie pewnie, albo już zobaczyliście, jak czwórkę gramy na telewy, to po prostu no, ten jeden się nudzi, a to trwa i grają. To nie jest tak, że to nie jest 7 minut na rozdanie, więc proszę Państwa, on się nudzi. Dlatego, no jak się wojsko nudzi, to wiadomo, to mówię już tego nie przychodzi, dlatego też no, jest to świetny pomysł w tej kategorii, ja tak myślę, żeby tak robić, a poza tym tu mnie też sposób przechodzenia do licytacji bardzo zafascynował. Oczywiście dobrze, przerwa, proszę Państwa, 10 minut i jedziemy dalej. Dobrze, proszę.
Tak jest.
tam tutaj popierać kontakty. Po co dla nas pieniądze? A mam Już wszyscy go przeganiają. Ale powoli. Nie tak szybko. Ale to przeganiają. A po miesiącu Mój gościu miał odbierać piłkę. Reszta w ogóle tego nie trenowała, bo tego nie potrzebowali wszyscy.
Przystosowany do rzutnika. Proszę? Nie. Wszystko ok. Thank you.
No dobrze, proszę Państwa. Mamy czas już na kolejne działania. Więc tak, oczywiście wykonujemy te wszystkie historie, które tu Andrzej opowiadał, poprzedzane oczywiście tą grą na lewy. Ta gra na lewy jest o tyle ciekawa, jak się macie, że się gra bez żadnych planów. Nikt nic nie wie. Wszystkie karty mamy w ręce. Nikt nic nie wie, o co chodzi. Tylko tam biorą te lewy i tak dalej. Po jednym lub dwóch treningach okazuje się nagle, że sprytni nasi studenci zaczynają sobie pokazywać, co trzeba zagrać, albo tam mówić szeptem, albo tam pokazywać kartę. Co robimy wtedy? Oczywiście nie karamy ich bynajmniej, tylko wprowadzamy wtedy sygnały listowe. Na samym początku, jak tylko zaczną szukać porozumienia nielegalnego, wprowadzamy sygnały proste listowe. To znaczy, polskim zwyczajem, mała karta coś mam, duża karta nie mam. Koniec. Tyle. I pilnujemy tego przy okazji dowolnej gry, czy dokładają dobrą kartę. Jest to świetny sposób na szybkie wprowadzenie sygnałów. Ale dopiero wtedy, jak są już na tyle sprytni, zaczynają się informować w sposób nielegalny. No i tam sobie wygramy na te lewy i tam w tle sobie możemy tam coś zadziałać. Na przykład wytłumaczyć, na czym polega gra na impas. Mamy oczywiście wszystko przygotowane, więc nawet nie musimy pamiętać, jak to impas wygląda. Tu jest ładny opisik. No tutaj tak, opowiadamy o tym impasie troszkę, żeby wiedzieli dlaczego, wspominając głównie, że ten impas to jest 50% szans wygranych. Następnie pokazujemy jeszcze podobny impas, prawda? Ekspas jakiś tam. I tak to funkcjonuje. Jest to zrobiony plik-lin na podstawie fantastycznej książki. Oczywiście, jak tutaj Państwo zauważą, możemy kartami ruszać. Na przykład, a weźmy poprzedni przykład. Jeszcze, ja. Jak Państwo widzą, możemy tu kartami ruszać i pokazujemy ten impas, prawda? Że jak położy damę, my kładziemy króla, no to bierzemy lewe, prawda? I tam mu to. I już mamy lewe. I tak dalej, i tak dalej. A teraz, ponieważ jest to świetna pozycja, którą uwielbiam, Sven Nowrup Kilsey, na otwarte karty na niepełnej liczbie lewe rozgrywka, rewelacyjna sprawa, zrobimy teraz taką sztukę, że podzielimy się na trzy grupy, bo te gry mnie zafascynowały. Państwo, którzy siedzą do mnie przodem, to jest jedna grupa, proszę sobie wybrać kapitana. Państwo po tamtej stronie, bardzo proszę, druga grupa i grupa trzecia. Państwo, proszę sobie wybrać kapitana i będziemy działać. No proszę grupa, pierwsza, no wyznaczamy jednego z zawodników do rozwiązania kolejnego problemu polegającego na impasie. Przy czym chciałbym, żeby opis tych zagrań wyglądał tak, jak tutaj wcześniej pokazywałem, czyli w jakiejś logicznej kolejności i opowiadamy to dla dzieci. Bardzo proszę wyznaczyć pierwszego zawodnika do akcji. No proszę bardzo, niech się pokaże. Dobra, ale to zacznę. No dobrze, okej. Okay. Świetnie, zostałem zafascynowany. Jak to?
One są nawet gorsze. Skąd? To jest taka książeczka. Noworób Hupilce, ale to jest książeczka. To jest książeczka z lat 90. Tak jest, ale kiedyś super. Kiedyś tego był stosy. Stosy. Ale naprawdę super pozycja. Naprawdę strasznie mi się podoba i jest strasznie pouczająca. Albowiem jak Państwo zauważycie, w tych przykładach na kilku kartach będą wpusty, parady, różne rzeczy, przymusy. Dobrze, a jest ona w formie elektronicznej też PDF-a? Jest w formie lina. Jest w formie lina. No proszę bardzo, wszystko widać. No, gramy jedno pezatu i zagrywamy z pozycji S. I bierzemy dwie lewy. To proszę bardzo. Nie. Tak. Zaczyna S. A akurat ten przykład ja jeszcze potrafię rozwiązać, więc proszę dać jeszcze. Zaczyna S, tak? S. Tak. Grasz bez atu, zagrywasz swoje ręki z pozycji S i bierzesz dwie lewy. Proszę. Będą być dwie drogi. Do tego tytułu, to możemy grać na pustkę. Ale wtedy musimy zainteresować. Gramy zwrotek typowy. Proszę Państwa, to może zróbmy tak. Mówimy dla dzieci. Proszę się. Tak. Mówimy dla dzieci, czyli tak. Przede wszystkim, jaki jest cel? Twój cel, wziąć bielewę. Jakie mamy potencjalne możliwości wzięcia tych lewy? Gdzie je mamy? Obie figury. Tylko w pikach mamy szansę wziąć lewy, widzimy wszystkie karty. Oczywiście. Czyli... No to dziecko teraz mówi... No to... No dobrze. Więc już zaczęliśmy, określiliśmy cel, określiliśmy strategię, to teraz proste wykonanie. Bardzo proszę. Proszę siedzieć. Tak? To moje nie tam, piątą, drugą, piątkę. Już, moment. Co sobie pan życzy? Piątkę. Tak. A ja dokładam szóstkę. No nie ma szóstko, nie lewa ręka. Ale ta nie króla? Dobrze. A ja dokładam, co pan każe. A ja dokładam ósemkę z fantazją. Świetnie. Wzięliśmy asem i gramy pik. Kładziemy króla. Kładziemy, bo widzimy wszystkie cztery karty. Dziękuję. Jeden punkt. Najlepsze dostanie lizaka. Tak jest. Najlepsze dostanie lizaka. Najlepsza grupa. To musi być kilka lizaków. Bardzo proszę, grupa druga. Kto tam będzie startował teraz? Proszę. Nie, dla ciebie to mam trochę inne. Tak? Także proszę kogoś innego na razie. To jest sam raz na tym poziomie. Dla ciebie przygotowałem specjalnie. Dorosły twierdzi, że to jest właśnie mój poziom. No proszę bardzo. Po kolei w takim razie, jak Państwo nie umią. Jarek. Który to mamy teraz zrobić? Oczywiście jak będzie sprawny, to zobaczy, że jakie to jest hasło. Więc proszę bardzo. Kolorem atutowym są kara, zagrywasz swoje ręki z pozycji S i bierzesz 5 lew. Swoje ręki z pozycji S. Oczywiście w tyku nim muszę napisać, że jedno kara otwiera E, żeby się wszystko zgadzało. Raz z pozycji S kolorem matutowym są karty. Wszystkie lewy muszę wziąć. I masz wziąć, twój cel, wziąć 5 lew. Wszystkie. Nie. To mnie nie obchodzi, jak ty to robisz. Obchodzi mnie. Aha, dobrze. Bo ja jeszcze akurat ten przykład to wybrałem. Nie raz. Proszę, proszę Państwa. No to chodzi, żeby Państwo mi mówili, jak to trzeba wygrać. Chodzi o to, żeby Państwo mnie, jako gamoniowi, wytłumaczyli, o co tu chodzi.
Bardzo proszę. Bym to trochę inaczej zrobił. Dzieci tak można by to wyciszyć. Dzieci porównują i wnioskują. Czyli muszą mieć dwie rzeczy, żeby porównać i wnioskować. Samo wykonanie nic ich nie nauczy. Trzeba było zakryć te karty i na wiele sposobów przegrać, wygrać i dopiero dzieciom wytłumaczyć. Bo to nie ma sensu, w ogóle nie ma sensu. Dziecko porównuje duże z małym, brązowe z zielonym, molowe z górowym, po partii, przed partią i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli zrobimy zadanie dziecku i dziecko, zakryjemy te karty i dziecko zrobi raz prawidłowo, a raz nieprawidłowo, nawet wiele dzieci zrobi i dopiero na końcu teorii wytłumaczyć, dlaczego to się dzieje. Proszę bardzo, ale to właśnie się dzieje, tylko uprościłem to, bo właśnie dlatego ruszymy tymi kartami, prawda, że... Nie będę rozumiał tego dziecko, zadania, ale że my dlatego mamy tu możliwość ruchu tymi kartami, że żeby przed rozwiązaniem można sobie było popróbować. Dokładamy wszystkie rzeczy po kolei, jak chcemy. W związku z tym, może faktycznie zacznijmy tak, jak pan mówi. Próbuję. Co mam grać? A czy rozwiązanie mam podać? No jak mówisz, którą kartę grasz? Na razie to ja przegrać. Którą kartę grasz? No to ja może powiem inaczej. Znaczy, którą kartę grasz z pozycji S? Od tego zacznijmy. Kiera. Proszę bardzo. Ty grasz kiera, bo jak gram, a ja dokładam kiera. Ty dokładasz kiera i ja dokładam kiera. Wziąłeś. Co teraz grasz? Proszę bardzo, grasz. Na razie grasz. Na razie proszę grać. To z powrotem zagrywam kiera. Z powrotem zagrywasz kiera, tak? Dobrze. Co wyrzucisz? Pika. Dobrze. Proszę. No i znowu gram kiera. Znowu grasz kiera. No dobrze. No dobrze. I co grasz? No tylko drewno. Dobrze. Dobrze. Teraz proszę państwa, wykonaliśmy to zgodnie z tym, co pan był uprzejmy powiedzieć. I teraz tutaj mamy. S nie może sam ściągnąć atutów, bo nie ma w dziadku atuta, by zainpasować damę kart. To jest właśnie to podsumowanie tych tam działań, które były. Jeśli byłyby nieprawidłowe, to byśmy robili jeszcze raz, prawda? Jednak istnieje inny sposób, by impasować damę karo. Trzeba wykorzystać lewy kierowe. No i teraz jest opis tego, co tu już wcześniej robiliśmy. Dobrze? Tak, tak, no to ja mam nadzieję, że ktoś za chwilę się pomyli. Bo teraz to było... Tak, tak, tak. Ale... Tak, 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 oczywiście, ale ja mam nadzieję, że zaraz ktoś się pomyli z grupy trzeciej. Dla... Proszę? Który? Ten ostatni? Nie, 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 jeszcze zrobimy jeden, a potem Tomek. Proszę? Oczywiście, my przecież musimy nauczyć dzieci, czyli mnie na razie, jak to zrobić. 19. Proszę. Tak, można. To było które? 12. Powinniśmy jeszcze powiedzieć przed rozwiązywaniem tego zadania, że mieliśmy tam pokład, tak jak to rozwijało. I tak się kawałek nie stanie jest w sytuacji, że otwieram jedną kartę, no bo oczywiście tylko pięciokartową, ale z tej sytuacji możemy wnioskować, że dwa karty są z prawej strony. Znaczy, to akurat nie jest tak, ponieważ tej licytacji w oryginale nie ma. Jest tylko określenie, że gramy w karo. Natomiast w tym pliku LIN, żeby to funkcjonowało w
tak jak to pokazuje, trzeba było ten atut ustalić jakoś. A ponieważ gra S, to W musiał to karo zgłosić. Dlatego na dowolnej wysokości zresztą akurat jeden jest. No. Więc to polega na tym, że ta licytacja tutaj no, nie ma nic wspólnego z tym. Oczywiście za chwilę się przestaniemy już tym bawić, przejdziemy do innych zabawek. Natomiast no, jeszcze jeden tutaj, jeden problem, wprawdzie tu mam wypisanych fajnych parę, ale zrobimy ten i jeszcze następny. Z panem Tomkiem. 23. Proszę bardzo. Grasz bez atu, zagrywasz z twojej ręki z pozycji S i bierzesz jedną. I bierzesz pięć. Proszę bardzo. Niech ktoś gra. Znaczy nie kończy się szybko, ale tylko zgodnie z sugestią tu chyba słuszną pana gramy. Na razie proszę grać. Pika gramy, tak? Proszę. Tu dokładamy damę, bo nie możemy nic innego. A co ja wyrzucam, biedny? No a sakier oczywiście. Proszę bardzo, co gramy teraz? Proszę bardzo, czy jest jakiś inny pomysł? No powiedzmy, oczywiście dziewiątka karo, ale powiedzmy, że zagramy waleta karo, ok? Więc no cóż, ja tutaj dokładam małe, tutaj małe, tutaj małe i mamy teraz ten przypadek, o którym tu pan wspominał. Po zagraniu kara okazuje się nagle, że musimy przejąć w ręce, co spowoduje, że oddamy lewe na króla karo. I to jest ten przypadek właśnie. I teraz sobie tutaj spokojnie to cofamy. I możemy sobie zagrać teraz prawidłowo, prawda? Po dziewiątce karo jest taki układ, że możemy teraz utrzymać, grając waletem, jeszcze raz pozostać na stole, prawda? W związku z tym, no, ten przykład tak wygląda. Leszko, a pytanie jest sobie, tak? Co by się okazało na dole w komentarzu, gdybyśmy jednak zagrali waleta karo, dziesiątkę karo, asa karo, co byś na komentarzu? Znaczy w komentarzu się ukazuje. Nie. Tutaj jest taka sytuacja, że jest to. To nie jest w tym momencie hasłowo, dopiero będą takie problemy, tylko jest no, wyjaśnienie prawidłowe. Dobra. No proszę, bardzo państwo się zastanawiają, a Tomek rozwiązuje. Nie tak się umawialiśmy? Kurde, ja zawsze wszystko przekręcę, popatrz. Wiedziałem, że tak będzie. Znaczy, ale nie, niech się zastanawiam. Dobra, sam się myślałem.
wszelkie możliwe nalety związane ze zdrowiem, a tu nawet jak na koniec, który mam już na szkole 56 lekcji, sobie nasze dzieci będą rozwijać. Oczywiście nie myślę, żeby to przyczynę specjalnie, bo to jest naszym celem. Może dla uproszczenia sytuacji jeszcze chwilę powiem. Już bez pokazywania Państwo będą od razu wiedzieć. Bardzo dobra odpowiedź. Już zdobyłeś 3 punkty. W skali 0-100. Komunikacja jest problemem. Proszę Państwa, tutaj nie będziemy mało wyjaśniać tego szczegółowo. Siatka karo. Znaczy, proszę się nie mówić, jak wygrać, tylko jaki jest motyw. Oczywiście o świcie się o zmroku. Tak, gdzie mam tego nazywa? Nie. Proszę Państwa, jak to powiedział kolega Tomek, problemem jest komunikacja. Skoro nie umiemy wejść do stołu, to musimy spowodować, żeby przeciwnik na to uważał. Czyli ćwiczcie się o zwroku, nie zapomnij o odwroku. Czyli gramy. Przebijamy sobie krefla i na zagrebie rzucamy asa pik. Inpasujemy karo, ściągamy 10 karo i mamy pika. Jeszcze raz powtarzamy, czy o zmierzchu krew, czy o świcie, czy o zwrotu, nie zapomnij o odwrotu. Także taka ciekawostka. Tak naprawdę to jest rozwiązanie na to, żeby na wszystkie piątki szły w jednym wyjściu w bloku. Znaczy, jeśli są tego typu problemy, to zwracamy uwagę na konfigurację plotek, bo to zwykle jest istotne. Tak właśnie. No dobrze. Więc powiedzmy, te nasze działania, które następują przy stole, pod podkreślamy jakąś tam prezentację, żeby to było, tak powiem, żeby to oni to widzieli przy okazji. Oczywiście traktujemy tą część teoretyczną w sposób bardzo krótki i że tak powiem,
przekazuje te rzeczy, rozdzielne informacje. Natomiast no, zależy nam na tym, żeby ciągle się odbywała gra. I tutaj, jak mówię, to polecam to, co mówił Andrzej w tej kolejności, że nam już zaraz wprowadzamy licytację. Jak Państwo sądzą, jak długo będzie trwał moment, w którym dojdziemy do końca tego, co mówił Andrzej w tych grach na trzech ludzi? Jak Państwo sądzą? Jak to będzie długo trwało i jak powinno długo trwać? Proszę? Nie, myślę, że nie da rady za trzy spotkania. Znaczy ja sobie tak przeliczyłem, a mówię, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że według mnie to musi się skończyć na piątym treningu. Musi. Na szóstym treningu muszą grać normalnego treningu. Znaczy normalnego to nie jest, może dobre słowo, ale muszą stosować wszystkie zasady. Normalne, no, przy okazji tej gry musimy wprowadzić jakiś system stacyjny, który mamy wstępnie załatwiony. Jest to system naturalny, bo przez te wcześniejsze gierki mówiliśmy o bilansie, prawda, bo również o bilansie połączonych rąk, jak tak listowaliśmy do tego dziadka, prawda, mówiliśmy o forsowaniu nawet, o drzewobronie, prawda, bo tam dawaliśmy jakieś kontry karne i tak dalej, jak to wszystko Andrzej ładnie pokazywał, więc ja tą część całą, że tak powiem, pomijam, bo to był świetny materiał, który widzieliśmy dzisiaj, naprawdę, który przygotowuje świetnie do licytacji. Ale teraz, żeby przejść do normalnego brydża, to musimy ludziom przygotować na pół stronie, mniej więcej, przygotować system licytacyjny, który oni będą teraz używać przy stole jako kartę konwencyjną swoją, również jak się to na przykład na obozach dzieje, to się często gra z młodzieżą taką początkującą, to dlatego na mistrza, żeby wiedział, jak ma grać. I powiedzmy, po kilku doświadczeniach, oczywiście ja mówię tylko o systemie naturalnym, no tam jakoś wspólnie z różnymi ludźmi miałem takie szczęście, że spotkałem świetnych ludzi, świetnych ludzistów i teoretyków. Niektórzy są nawet moimi przyjaciółmi, więc się bardzo z tego cieszę, bo miałem to szczęście. I no, różne pomysły były na to. Już kiedyś na kursach instruktorskich stosowaliśmy taki system zielony dla instruktorów, tak zwany. I ten system zielony został w jakiś sposób zmodyfikowany i, że tak powiem, na te pół strony można go opracować. O co to chodzi w tym systemie? Głównie o to chodzi, że gramy silne 2. Od tam powiedzmy 18 silne 2. Jedyne sztuczne zadania to jest otwarcie 2 tref ako, ale bez konsekwencji. Dalsze. Tylko otwarcie na silne konie. Również te wszystkie rzeczy, które funkcjonują, również są bez dalszych konsekwencji. My to musimy maksymalnie uprościć, żeby to się zaczęło coś dziać. A odpowiedzi, inne rzeczy, które potem się w trakcie zdarzają, to opieramy się tylko i wyłącznie na bilansie. Czyli listujemy dokładnie to, co mamy. Jest to może skomplikowane, ale to się musi dziać. Natomiast i tyle. Tylko stosujemy i oczywiście, no niestety musimy od razu zrobić Steinmana, bo to jest sprawa podstawowa. No, nie musimy tak robić transferów, ale też bym polecał. Dlaczego? Oni teraz już są po 5 treningach. Oni chcą grać, nie dość tego, oni chcą grać sztucznie i konwencjami. Oni chcą grać tylko sztucznie. Tak chcą grać, więc trzeba to wykorzystać i w tym momencie im coś tam wrzucić. To co to później? Później zamówić. W związku z tym, no,
trzeba im coś rzucić. To spowoduje, że chętnie to złapią i chętnie będą grać. Więc w zasadzie, jak mówię, wcześniej była mowa o jakimś forcingu, o nowym kolorze, coś tam, więc tak ten system funkcjonuje. Następnie, po jakimś czasie, to trwa tam jeszcze parę razy, zmieniamy tą sztukę, no żeby troszkę to unowocześnić, zamieniamy rana słabe, stawiając za kola oczywiście, ale dwa karo na karach naturalnie, prawda? Natomiast podnosimy tą strefę 18 do kolejną strefę 2, która była tam do akola, prawda? I tyle. I robimy taką operację i tak gramy. I teraz w stosunku do tego, że mamy jakieś pomysły treningowe. Mamy już system, już umiemy świetnie grać, rozwiązaliśmy parę problemów, już tam bardzo dobrze z książki. Kilsej Nowrup, dlatego się bierzemy do licytacji. Od razu. Czy wszyscy znamy system? Ten, co powiedziałem przed chwilą. Zapomniałem. No wie... Proszę bardzo. Proszę bardzo. Gramy trefla. Przebijamy go kierem. Ściągamy kiera. Wyrzucamy asa pik. Impasujemy karo. Ściągamy dziesiątkę karo i gramy pika. Proszę bardzo. Więc bardzo proszę, pokażę taką sztuczkę, którą od dawna stosujemy. Jesteś W. Tak. Jesteś W, masz tam literkę z prawej strony. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Gramy systemem naturalnym. Właśnie od góry. Dwa karo, dwa kier, dwa pik słabe na kolorze sześciokartowym. Naturalny. Kawałek dalej. Zielony plus. Dwa karo. 6K, takie 6 kieru, 2 pik, 6 pik, słabe, 2 bezatu, 21, 22, jedno karo. 21, 2 bezatu? Tak. A nie 19? 21, 22. A, 21, nie. Jedno karo, czwórka, czyli jedno trefuje. A bezatu ile? Bezatu. Do 15-17. Czyli oczywiście no, przy tej licytacji oprócz tego, że no, troszkę będą więcej wiemy o
młodzieży, to no, wykorzystamy tam jakieś inne opcje, ale chodzi o pozwolenie z ogólny, żeby tam nie stosujemy specjalnie jakieś konwencje, natomiast no, jest wielu ekspertów, których też miałem okazję słuchać i bardzo to przeżywałem, między innymi Łukasz Sławiński, który no, w tym czasie no, pewnie to się nie zmieniło, no, nie uznawał konwencji, żadnych, jak to mówić, konwencje i również no, był wrogiem, może pewnie jest, dalej ta głowie z nim koresponduje, ale z tego się dowiedziałem, był wrogiem 4 do zapytania pytania raz. Dalej jest? No jest właśnie. Więc no, dlatego proszę ograniczyć swoje manewry do raczej głowy, bo tak powiem. Moment jeszcze. Strój. Jest taki jeden przykład, że jest 4-4-3-2, otwieramy jednak krew. To jest jedyny przykład, kiedy jest w ogóle no nie, bo tam jeszcze... Ale blisko. Zaraz, sobie przyjadę. Moment, jeszcze. Czekamy jeszcze. O! No pięknie. Proszę bardzo, wszyscy widzą, co się dzieje. Otwiera ruch. Bardzo proszę. Jedno pik. Moment. Jedno pik. Aha. Popatrzcie, no. Ale my się nic nie mówimy. Jedziemy dalej. Dwa. A zaraz. Teraz ja już. Tego nic nie rozumiem. Teraz ja już. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa. Dziękuję bardzo. Teraz. No można coś. Oni już tam ten bilans jakoś znają. To bilans znają. Tylko trzeba mi go uściślić. Jak tu mówiłem wcześniej, no ja to bardzo preferuję. Oczywiście oprócz na później zagłosiki pana Łukasza Sławińskiego, który referuje głupcom bilans i też tak za chwilę opowiadam ludziom przy okazji nowego Władka Izbeckiego. Na czym to polega? Na tym to polega w krótkich słowach, wyjaśnię tak jak wyjaśnię się to ludziom, bardzo krótkich, żeby to funkcjonowało. Najlepiej to, ja tu mam taką prezentację o tym bilansie, ale nie będę jej pokazywał, bo mamy wiele rzeczy do zrobienia jeszcze. Natomiast no, polega to na tym, że jeśli otwieramy i nie mamy koloru uzgodnionego, 8K, to policzymy punkty honorowe i punkty za długość
i punkty specjalne. Tak, za ładną kartę, za cyklule, za środkowe karty na wezafu i tak dalej. Natomiast jeśli uzgodnimy kolor, to robimy to w sposób krótkościowy, licząc tam za odpowiednie krótkości odpowiednią ilość punktów. 1, 2, 3. I sprawa polega na tym, że w tym początkowym okresie powinniśmy zdecydowanie opierać się na tych bilansach. Zdecydowanie. To jest podstawa wszystkich późniejszych dzieł. Ten bilans, ponieważ jeszcze gramy dość, że tak powiem, średnio, powinien być dość taki konkretny i, że tak powiem, nie jest zawyżony. I tak. Na otwarcie PIG, ile tu mamy tych punktów przeliczeniowych całych? 14 mamy za honory i... Tak jest. Czyli mamy 16. Oczywiście jeszcze tam przy okazji musimy pomówić o strefach. To strefa limitu między innymi to jest tam 11. Teraz po otwarciu PIG tutaj postępujemy zgodnie z bilansem kolorowym. I tutaj na szczęście nie musimy się męczyć. Mamy napisane z pozycji E, jak wygląda bilans rozdania. 9 punktów mamy, plus 1 punkt za krótkość, plus 1 punkt specjalny za pochodzenie, to nam daje 11, to jest strefa invit. W związku z tym invitujemy. W tym systemie naturalnym jest prosty invit, ale invit jest jak invit, więc można invit leczyć. Dla bezatu, jeśli chce być, no ale tutaj jest, mówię, napisana podstawa, jak to funkcjonuje. To teraz przechodzimy do bilansu z pozycji W, prawda? I też szczęśliwie się okazuje, że nie musimy w ogóle nic liczyć, wszystko napisane, tylko licytować. 14 punktów mamy za honory, 2 punkty za krótkość, prawda? 1 punkt specjalny, bo mamy as król. To nam daje 17 punktów przeliczeniowych. Plus 11 partnera, to nam daje 28, czyli mamy bilans na końcu. W związku z tym, ten sposób postępowania przy działaniach licytacyjnych jest przejrzysty, klarowny i, tak powiem, wprowadza porządny bilans. Ale oczywiście te rozdania, które testujemy, są w jakiś sposób przygotowane. Może nie specjalnie, ale przygotowane. Przychodzą rozdania, jeśli by to były z komputera lub kasowane, przychodzą rozdania, no czasem bardzo ciężko. Ja tak uważam, być może to jest złe, tego nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle, ale ja staram się, żeby przynajmniej na początku nie było jakichś specjalnie skomplikowanych rozdań. Raz, bo ten mechanizm, który dysponujemy na początku, jest dość taki prosty i wydaje mi się, że trzeba go najpierw wdrożyć na jakichś właśnie tego typu historiach, żeby jakby to doprowadzić do jakiegoś momentu, w którym można będzie coś się posunąć z tym dalej. Oczywiście ta licytacja, którą Państwo przedstawili, jest dobra, ponieważ wprawdzie troszkę nie doceniliśmy tutaj tej ręki z pozycji E, ale ten invit ma jakieś szanse powodzenia, natomiast już teraz doceniliśmy swoje walory i osiągnęliśmy właściwie to. Tak? Znaczy, zgodnie z tym, co ty mówisz, że to należy naprawić złą licytację. Licytacja powinna dla jednych punktów przeliczeniowych natomiast według ciebie to powinna być przeliczenie. Tak jest, tak. Tak jak jest, znaczy to eksperci napisali na tablicy. Dobrze.
Znaczy, oczywiście, jak tutaj, jak my tu pracujemy, to można powiedzieć dwa bez atu też, nie? I nic nie będzie tutaj złego. Można w taki sposób... No, na razie musimy się trzymać prostych schematów. Zresztą trzymanie się prostych schematów, myślę, jest ważne na każdym poziomie. Jak pan Tomek uważa? Na tej stronie się sprawdza. Na tej stronie się sprawdza. A kiedy nastąpi? Tak, tak, oczywiście. Proszę Państwa, systemem naturalnym. Ja wiem, że to jest skomplikowana operacja, ale może się uda i pacjent przeżyje. Na czym to polega? Układamy binning boxa i po prostu sobie licytujemy zgodnie z instrukcją na kartce, którą otworzycie. Otwórzcie swoje kartki, one są tajne dla partnera. One są tajne dla partnera. Teraz... I proszę Państwa, sobie przy pomocy binning boxu będziemy te rozdania listować. Przy każdym rozdaniu, przy obu rękach jest opis, co tam się dzieje. Jeśli wchodzi przeciwnik, to oczywiście wykładamy kartkę z przeciwnika licytacją do funkcjonowania. Jest jeszcze tutaj listu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10, 1 na 2 na 3. Bardzo dobrze. I proszę Państwa, jest tam napisane, kto jest otwierającym. Bardzo proszę, można tu zobaczyć kartki. A w środku znajduje się druk, który wypełniamy. Jeden z zawodników wypełnia ten druk przy każdym rozdaniu. Proszę zwrócić uwagę przy tych rozdaniach, że ich kolejność jest pionowa, żeby nie pomylić kolejności, bo to jest bardzo istotne. Kartkę, którą posiadamy z ręką, jest dla partnera tajna. Oczywiście dla przeciwników też. Oczywiście pracujemy w milczeniu, bo nie potrzebujemy od razu na siebie naskakiwać, zgodnie z zasadą. Po tym teściku będzie jego analiza, który... My jesteśmy błędem. Jak tylko będzie partner, to już dołożymy kolejny stół. Chętnie walczycie? Proszę Państwa. Wykonaliśmy przed przerwą pewną pracę. Ona przynajmniej nie służyła temu, żeby Państwa sprawdzić na okoliczność licytacji naturalnej. Ona służy temu, żeby pokazać jakiś sposób uprawiania treningu z młodzieżą. Najważniejszym, nie tylko zresztą z młodzieżą, najważniejszym elementem tego treningu jest to, co teraz nastąpi. To znaczy analiza. Oczywiście, pomimo tego, że przed chwilą mówiłem, że to, co wykonaliście, nie ma specjalnego znaczenia w tym przypadku. Każdorazowo, pracując z tą swoją grupą, prowadzimy sobie spokojnie dokumentację, wpisując na przykład do tego punkty uzyskane w takim teście. Mam tam taki sposób fajny wymyślania, wszystko przeliczania na fałpy, więc jakby to powiedzieć, to się za chwilę okaże. Zrobimy to tak, że omówimy dokładnie jedno rozdanie, bo musimy jeszcze trochę zrobić, a już jest godzina prawie dziewiąta, więc omówimy jedno rozdanie dokładnie, załóżmy pierwsze na przykład. Oczywiście nie ja będę to robił, tylko Państwo. Natomiast pozostałe przelecimy w sposób, żeby tylko je wypunktować i przejdziemy do kolejnej akcji, która myślę również będzie interesująca.
Okej. Proszę Państwa, to jest pierwszy przykład, który mieliśmy tutaj. Otwierał licytację N. Licytował 2 PIK. Tutaj myśmy mieli coś zalicytować, więc licytował 3 PIK. I tam jakiś kontrakt powinniśmy tu osiągnąć. Bardzo proszę, ktoś chętny, żeby to sposobem, który próbowaliśmy licytować, systemem naturalnym, którego zasady wcześniej podałem, spróbował to przelicytować. Bardzo proszę, może ktoś... Ja mam czystą kontrę. Proszę? Ja mam czystą kontrę. Nie da się nic innego zalicytować, że będą mają. Dobrze. Dlaczego mam tą kontrę czystą? Kolejka najbardziej przypomina rękę trójkolorową, ewentualny kolor trójkolorowy, jeżeli chcielibyśmy zgłosić, jest strasznie niestety zgłaszanie wszystkiego waleta, bo tym mamy blisko 15 okazów bez sił. Dodatkowo mamy 4 kiera, wiadomo, że tu jak przeciwnicy do krótki kamitej, na tym będziemy grać, będziemy szukać do kraku kierowego, więc kontres 100%. Znaczy, to musimy wspomnieć o kontrze w ogóle, że... Kontra modelowa to jest 1,4. Tak, to była kolejki na kontrze jest 1,4. No i tutaj mniej więcej coś takiego mamy. Mamy co prawda dłuższe pefle, ale jest odchylenie ujemne, ponieważ w tych preflach niewiele mamy wojska, niewiele mamy figur. Mamy za krótkie kara, ale za to mamy plus 9 punktów. Więc bierzemy te wszystkie czynniki do kupy, to jest modelowa, prawie modelowa kontra. Zastosowanie czegokolwiek innego niż kontra nie wchodzi w grę. Szybko to idzie, bardzo się cieszę. No jest licytuję, 3 pik, teraz jest tamta pozycja, bardzo proszę. To może dalej. No bo? Szczerze mówiąc, przy stole nic innego poza kontrą nie przyszło mi do głowy. Co oznacza kontra w sekwencji 2 pik, kontra 3 pik, od tego trzeba wyjść. Standardowo grano tutaj kontrą odpowiedzią, to znaczy kontra oznaczała 4 pik. Prawdopodobnie podobnie opłaca się od tego zwyczaju obejść, ponieważ jeżeli mamy faktycznie 4 pik, tak jak możemy zaproponować te 4 giery, jeżeli warto na tą grę wywołać 4 giery. Dużo lepiej jest powiedzieć po prostu 4 giery. Znaczy, pojawia się problem. Przepraszam cię, mam jedną prośbę. To w sposób nie tyle wolny, co w sposób dla tych, którzy to robią. Okay. Dla tych ludzi. Więc... Dobra. Na 2 pik padła kontra. Przechodzimy na tę rękę, zapominamy tutaj, że było tutaj. To. Zapominamy, nie wiemy z czym partner skontrował. Kompletnie nie wiemy. Wiemy, że skontrował, ale co ma w ręce, tego nie wiemy. Okay? I teraz zastanawiamy się, nawet nie nad tym, co można zalistować z tą ręką, tylko co powinna w tej pozycji 2 pik kontra 3 pik oznaczać kontra zawodnikowo. W zasadzie są możliwe dwa przeciwstawne ustalenia. Można grać, że kontra gracza poza bilansem na kontrakt na wysokości 4, bo to jest podstawa. Jak nie mamy wojska, to pasujemy, bo nasza kontra, która nie jest karna, przesądza grę na wysokości 4, no więc trochę tego wojska musimy mieć. I teraz są dwie szkoły. Jedna szkoła klasyczna mówi, że taka kontra w pozycji 2 pik kontra, 3 pik kontra przyrzeka 4 pik. No bo czasem kontra wywoławcza na 2 pik spadnie bez 4 kierów. Partner będzie miał skład powiedzmy 2, 3, 4, 4. Z tym też się daje kontra. Więc żeby nie grać 7 trójką z 4 kierami dechu. Kontrę, partner teraz się już zachowuje, jeżeli dał kontrę wywoławczą 4 kierami 4 kier, jeszcze bez 4 kierów, to też musi wymyślić. Z tym, że najprawdopodobniej takie rozwiązanie nie jest optymalne. Nawet jeżeli partner ma to faktycznie 2 czy 4, 4. Czasami ten kontrakt na 7 trumfie, a mam 4, partner ma 3. On będzie dobry, partner ma dubla pik, więc dłuższa ręka się nie skróci. Weźmiemy jakieś przewidki w stole. Czy wchodzi w grę od Ciebie za tu? Nie,
No więc dlatego tutaj robimy to tylko po to, żeby tu Państwu pokazać mechanizm tych działań w takiej sytuacji. Dlatego też rozpatrujemy różne warianty tego, tej rzeczy. Strzygę za tym. No dobra, ale to było szczególnie, że potem jest zgłoszenie szpik, bo to są pikach. Ja bym się nie pojawiał z szpik. Czy pik powiedziałeś? Sytuacji z ręką E w pierwszym okrążeniu. Sytuacja jest oczywista i myślę, że dalsza dyskusja na ten temat ma sens. Może warto, jeżeli są A może, może zaprezentować coś. Może inaczej. Kto z ręką E proponował, zaproponowałby zainstalować coś innego niż kąt? Szybki jako plus. Ktoś jeszcze jakieś pomysły? Zawsze tak należy interpretować, no bo jeżeli my zaliskiemy coś wyżej, to już trudno. Dobra, więc mamy dwie opcje. Trzy pi, wszędzie trzy tre. Właśnie my teraz musimy przy tej analizie właśnie przeanalizować wszystkie możliwości właśnie. Więc jeżeli zostały wymyślone odzywki trzy pi i trzy tre, to zacznijmy od trzech pi. Jeżeli trzy pi traktować jako zgłoszenie krótkości i nic więcej, to jest to ustalenie niegrywalne. Partner wie, że mamy krótkość. Co ten biedak ma zalicytować? Co w tej pozycji forsuje? Jaką my mamy siłę? No. On coś musi zalicytować, ale co? Do jakiej siły on licytuje? Czy my mamy 6 trefni, 4 kiery, czy mamy 3 kiery, czy mamy 6-5 na młodszy? Czy mamy rękę kolorową na kolorze młodszym? To ciężko. Teraz odzyskę czy tref jeszcze. Z trzema treflami główny problem jest taki, że po pierwsze, jeżeli my licytujemy trzy tref, to partner w naszej ręce zobaczy trefle i trefle. A my mamy trochę trefli, kiery i nawet jeszcze trochę karty. Cytując trzy tref, chowamy piękną czwórkę kierów i nieco za dużo tych trefli pokazuje, bo to tak jak mówię, trefle mamy długie, ale słabiutkie. Na przykład, jeżeli przeciwnicy trzymają się przy ręce i partner z jakichś przyczyn będzie listował, bo będzie na trzy wezaty, to zalistuje trefle i nie będzie. Dobrze, przejdźmy teraz do ręki W. Marek zaproponował trzy wezaty i sobie poszedł, zdaje się. Ale tak jest 80%. Niewykluczone, ta ręka. Problem polega na tym, że gdy... Partner ma kiery po tej kontrze. My trzymamy piki dwa razy. No, podwójne trzymanie piki. Dobrze, dobrze, ja to mówię, wiesz. Żebym uważał, podwójne trzymanie piki. Problem polega na tym, że dostaniemy wyścigowy i potem jest wyścig. Albo S dojdzie do ręki, zanim weźmiemy 9, albo nie dojdzie. Trzeba zacząć bardzo jednostronne, no. Nie wiem, no z drugiej strony pamiętajcie, że Marek Wójcicki gra w Ludziach mniej więcej 5 razy lepiej ode mnie. Więc... A z drugiej strony, jeśli ja nie wiem, dzikację daje, tak? To w tej chwili słyszę trzy tre. Jest trzy tre, po trefach, gdzie trzy pi. Więc tam trzy tre wykluczyło posiadanie krótki pie.
Nie można powiedzieć, przepraszam, nie można powiedzieć, że wykluczyło, bo zmieńmy sobie trochę strukturę kolorów. Niech tu będzie szósty, król dama 10, król dama walet 10, a tu czwarta dziesiąta. Ale nie duże, wiem, że trefne na pewno są. Stała się nieprawdopodobna. Tak, nieprawdopodobna to jest dobra. Jeżeli ja teraz kończę, to wielkiej krzywdy nie będzie, bo prawdopodobnie nowe nastąpi spadki, będziemy próbować to odłożyć. Szczerze mówiąc, czyli coś tego usłyszeć po prostu nie chciałem. Nie ma takiej ocenki. Ale dobra. Na to miałem riposte, więc nie. Po wejściu 3 tref moim zdaniem kontra nie wchodzi w grę. Z dwóch przyczyn. Po pierwsze, jeżeli zakładamy, że 4 kieru partnera są mniej prawdopodobne, oznacza to, że przeciwnicy mają 8-9 kierów. Czyli grają na podwójnych hitach. A my mamy czterokartowy fit w kolorze partnera. Kontra jest nunnum. Jeszcze Także kontra nie wchodzi w grę. Po trzech trefach. Tak jak poszło 2 pik, kontra 3 pik. Ja bym dał kontrę, pokazując kolory młodsze jakieś tam wartości, raczej rezygnując z wytrzymy za. Nie wiem, czy to jest. I po takiej sekwencji 2 pik, kontra 3 pik, kontra. No problemem będzie zatrzymanie się przed szlenikiem trybnowym, tak naprawdę. No ale dlatego, że nie było kontry, to ja miałem po tych trzech kierach jeszcze konkurs ze ścianki szlenki. Znaczy tak, proszę Państwa, ja myślę tak, że w takiej dyskusji nie rozmawiamy w ogóle ale. Że używamy słowa ale w ogóle. Ale jakby. Nie używamy tego słowa. Rozmawiamy o konkretnej sytuacji prostej bez specjalnego angażowania się w to, co było gdyby. W związku z tym oczywiście wchodzi tu w grę jeszcze, że to być może być odczytane jako kontraodpowiedź, prawda? Ale i dlatego to trzeba za to może być w ten sposób traktowane. No dobrze. Tak to mniej więcej o tym rozdaniu to wygląda. Zobaczmy, co eksperci tutaj teraz zrobili z tym fantem. No proszę bardzo, jest taka punktacja. No proszę sobie zapisać w pierwszym rozdaniu tą ilość punktów, która wynika z tej tabelki. Oczywiście, jak zwykle, występuje teraz taki syndrom, że nie zgadzamy się z wyceną ekspertów. Jest to oczywiste i jakby i na pewno uprawnione, ale musimy to przyjąć jako warunek podstawowy. Mimo, że mamy do tego olbrzymie zastrzeżenia, przecież myśmy wylicytowali lepszy kontrakt, a mamy mniej punktów. Jest to niemożliwe, ale niestety jakieś kryteria oceny muszą być. Zaufajmy może innym też. Proszę? Propozycja licytacji. No, więc właśnie. Bardzo proszę jeszcze chwilę.
tutaj Dobycena jeszcze ma tą powadę, że ona właśnie nie nic nie mówi o drodze dojścia. Tak się ostatecznie, jak wiemy doskonale, te drogi są różne. Niektóre są inne. Więc jakby to powiedzieć, oceniając na końcu jakiś model funkcjonowania w tym rozdaniu, możemy przejść do kolejnych działań. Oczywiście, jak mówiłem, zrobimy to z tym pierwszym rozdaniem, które było dość trudne, że tak powiem, generalnie. Natomiast resztę tylko sobie przelecimy, wypunktujemy, dlatego żebym mógł potem opowiedzieć o fajnym sposobie prowadzenia dokumentacji, ok? Rozdania to już przestaliśmy. Tak, tak, tak. Proszę te punkty zanotować sobie i jedziemy dalej. Jest w drugim rozdaniu, tu mamy tabelkę. No może zatrzymamy się, jak Państwo zgłoszą, że jest to rozdanie do jakiejś dyskusji, tak? Zapisaliście Państwo sobie punkty za rozdanie drugie? Dobrze. Jeszcze tutaj taka praktyczna uwaga. Proszę Państwa, podczas swojej pracy będziemy wykonywać mnóstwo testów, różnych sprawdzianów, tego typu innych rzeczy, które będą cały czas punktowane. Nasza ciężka praca w przygotowaniu tego nie musi też skutkować ciężką pracą przy sprawdzaniu tego. Więc od dawna już kiedyś przyznałem do kwestii w ogóle, jak się to je robiło. No i tutaj trzy bułeczki, więc mam nadzieję, że też nie będzie jakichś specjalnych historii. Już sobie Państwo wyceniliście to rozdanie? Dobrze. Nie jest trywialne, tak widzę właśnie niestety. Myślę chwilę o nim. No dobrze. Jak to pytań się? Tre, Bagaro, Bagiesz, Bagadaro, Bagiesz. Chodemo, Bagaro, Bagiesz, Bagadaro, Bagiesz, Słuchajcie, bo w tym rozdaniu kluczowe jest odczytanie pozycji pikowej trzyglotki do trzyglotek. Jeżeli piki są 3 do 2, to jest dużo gorzej. Idziemy dalej. Już mamy po 24 punkty, więc możemy teraz coś sobie odpuścić, tak? Dlaczego waszego kontraktu nie ma w punktacji? Jest to
wszystkie części ubiegłości. Ja, teraz. Jest to trudne pytanie, ponieważ no, ja nie czuję się nawet na siłach na to odpowiedzieć. Znaczy, nieśmiało mogę spytać tylko o jakiż to kontrakt chodzi. Aha, sześć bezatu, no więc to. Skoro, więc odpowiedź jest taka, skoro czy bezatu nie jest maksymalną ilością punktów, to sześć bezatu nie może znaleźć się w tej tabeli. Dobrze. Znaczy tak, ja na wstępie powiedziałem, że ja tu nie mam zamiaru dyskutować z tymi wynikami, bo to jest jakby no niepotrzebne. Przyjmujemy to jako jakiś pewnik i do tego się porównujemy, powiedzmy sobie, bo do czegoś musimy, więc... Znaczy, jedziemy dalej, nie wchodzimy za bardzo aż w takie szczegóły. No, i mamy siódemeczkę, mamy. I mamy siódemeczkę za 8 punktów. Dobrze, jeśli Państwo zanotowali wspaniale, to jedziemy dalej. 5 karo. No, jak równe składy, to nie ma co w ogóle dyskutować. Tak jest. Tak rozumiem, że przeważało 3 bezatu. W tym przykładzie bardzo proszę, żeby ktoś swoje zdanie administracji powiedział, że jak to nam było? Jedno trefy, tak. Na paru. Tak? Na bezatu. Ale przepraszam, była wpierw. Stary, to już nawet sędziego za to staramy się. Rozdawał R. Szóstym. A w szóstym? W szóstym, wszyscy. Tam było pierwsze. Jedno karo, jedno pik, trzy karo, trzy pik, cztery pik, jeszcze. Jedno karo, jedno pik. Jak się to robi? Jedno karo, jedno pik, trzy karo, cztery karo, pik. Trzy karo, pięć karo. Nadwyżka. Trzy karo, pik. Aha. To jest nadwyżka. I nie musi decydować partner. No i skuteczna, prosta gra. Jasne. Tak. Nie ma co z tym powiedzieć. Dlatego 4 pik jest bardzo dobre. Tak jest. Dobrze. Zanotowaliśmy kolejną smakowitą ósemkę. Tu było wejście przeciwnika, jak pewnie zauważyliście. Ja odsłaniam tu. Grał 3 bezatu w tym rozdaniu, ręka do góry.
Okej. To prawda, żeby za to nie chcę się przyznać. Dobrze. Dobrze. Jedziemy dalej. Oczywiście pytanie wcale nie było tendencyjne. No, częścióweczka. Czy jak to, nie gramy końcówek? W teście? Gramy, bo to my. Tak. Kto nie grał końcówki? Ręka do góry. O, kurczę, przepraszam bardzo. Jedziemy dalej. Zapiszcie tylko punkty. Tutaj wchodził S jedno pik, a on pod, Ed podnosił do 3 pik, tak? Kto zagrał 3 pik z kontrą? Ręka do góry. Nikt, tak? I w rozdaniu 9. 3 pik z kontrą. No właśnie. Mhm. Tak, czy pik z kontrą jest za 2, niemniej jednak, no, zresztą nie będziemy tego robić. Dobrze. No, 10. Zwykłe 3 bez atu na 9 kierach. Myślałem. Kurczę. A przed testem ja mówiłem, że ten bilans powinien być taki dość konserwatywny. 31 i 9 kart. To w zasadzie... Już poprzednio mówiłem, że nie rozmawiamy w sensie... Ale jeśli by było. Nie rozmawiamy tak. Tak. Znaczy, ten szlemik idzie? Znaczy, za chwilę będziemy coś takiego robić, które będzie taka sytuacja, że gdziekolwiek za impasujemy, to impas nie stoi. Dobrze. Dobrze. Zbliżamy się powoli do końca. Już mamy rozdanie 11 i znowu 6. Cztery kier 6. Dobra. Jedenaste rozdanie. Z tego towaru? Domowali 10, 15, 19, 11. Kto nie grał szóstki? Ręka do góry. Kto nie grał szóstki? Dobrze. To w takim razie zapisaliśmy, jedziemy dalej. O kurczę, znowu tu siódemka jakaś. Jakieś wredne rozdania. Jak to wygląda? To tutaj sobie zrobimy taką sztukę. Nie, no czy masz nie wiesz? Jedno taro. Proszę o chwilę spokoju. Tak, 4D. Jeszcze raz. Jedno taro, jedno klik, 4D. 4 taro. 4, 2, 1, 7. Listować praktycznie bezbłędnie. A ta bezbłędność, to nie chodzi o to nawet. Ta bezbłędność niestety na tym polega, że wszystkie tutaj
pomysły, które wspaniałe mamy i tak dalej, wpisuje, no okazuje się, że jajo, bo cała kala wyskowała inaczej i ma lepszy zapis. Ale to już trudno, to są koszty nauki, koszty wiedzy. Tak. To jest bardzo ważne. Tak. Są dwa sposoby analizy wszystkiego, nie tylko pryncy. Może być analiza tak zwana ryza. Negatywna. Analiza oparta o rezultat, albo analiza oparta o procedurę. Albo oceniamy, czy decyzję, czy proces decyzji doprowadził do dobrego rezultatu, albo oceniamy, czy proces decyzyjny był poprawny. A rezultat to już trudno. Los jest negatywnym szczęścia. Już jeżeli chcemy nauczyć poprawnie grać w gry, to nasza analiza powinna być zorientowana na tak procedurę. Sprawdzamy, czy nasi podopieczni, czy decyzje naszych podopiecznych były poprawne, czy wyciągali poprawne wnioski z przesłanek, czy dostrzegli wszystkie przesłanki. Jeżeli poprawne rozumowanie doprowadziło do złego rezultatu, tym bardziej chwalimy zawodnika, bo musimy być mocnych zachowania, które uważamy za poprawne. Uczymy go poprawnej analizy, jeżeli on uzyska dobry wynik, to on sam się ucieszy. Jeżeli uzyska wyniki dobrej analizy, zły wynik, to my go musimy pochwalić. Dziękuję. Tutaj mamy określenie modelowych rąk rozgrywającego i dziadka. To są takie kolejne kroki, które tutaj funkcjonują. Następnie musimy jakoś prognozować zamiary, to co już robiliśmy wcześniej, wyników i jak on to będzie grał, jak on to będzie prowadził tą grę, czy będzie wyrabiał kolor drugi, czy będzie przebijał, czy tam coś tam będzie innego robił. I jak sobie to określimy, to też otrzymamy no, konkretne odpowiedzi na pytanie wistowe, prawda? Gdy tam rozgrywający będzie chciał przebijać swój kolor w dziadku, to wtedy tam no, jakoś musimy temu przeciwdziałać. I tak dalej. Mamy, będzie, jeśli rozgrywka, możemy tak, jeśli będzie to jakiś miał długi kolor, to musimy dodać wiz aktywny, żeby ściągnąć, czy próbować no, wyrobić swoje lewy. I te reguły, które Państwo już wcześniej znają, jest tutaj jakoś to przygotowane. I teraz na końcu jest taki zbiór, który nam umożliwi jakby no późniejszą analizę tych działań, które sobie wykonamy. O, i plan pierwszego wistu. Określenie modelowych rąk rozgrywającego i dziadka. To są tam te punkty 1 i 2. Policzenie lew obrony, lew rozgrywającego, ocena szans realizacji kontraktu. Bo to nas ustawia, czy listujemy aktywnie, czy pasywnie. Jakich walorów spodziewamy się u partnera? Tutaj powiedzieliśmy, że raczej nie spodziewamy się walorów karowych w tym rozdaniu, ponieważ nie skontrował sztucznej odzywki as. Jakie są zamiary rozgrywającego? O tym też mówiliśmy. I to tak jakoś punkty kolory, lewy partner z zamiary i jedziemy. Proszę Państwa, i teraz tak, to jest taki fajfik. Fajny fajfik, tak zwany. Pięć rozdań, gdzie listujemy. I robimy tak, że po przemyśleniu sobie, tak listujemy z każdą z tych pięciu rąk, a potem omawiamy wszystkie rozdania po kolei. Więc bardzo proszę, żeby to było. Jest tam licytacja, mamy rękę już, musimy ten i zapisujemy sobie swoje działania, ale najważniejsze, żeby nie zapomnieć, trzeba na słowo zapisać dlaczego. Dlaczego? Dlaczego tak wychodzi? Bardzo proszę. Jeśli tam nie widać, to się przenieść. Ale chyba wszystko dobrze widzę. Także
ta karta listu może mniej ważna, znaczy ona jest ważna, ale dlaczego? Pytanie dlaczego jest bardzo istotnym tutaj elementem, biorąc pod uwagę to, co wcześniej o tych sprawach mówiliśmy. Ta karta odnosi się do tego, po lewej stronie są karty, po prawej licytacji. I to jest taki cały blok, żeby pojedynczo tego nie robić, tylko blok i potem jest wtedy łatwiej prowadzącemu, bo ona jak zwykle doleży na swojej 15 minut. Gramy w meczu, cały czas gramy w meczu. Jest tu licytacja, a tu jest ręka do listy. Oczywiście w tym przypadku tą analizę mam już tam zapisaną, więc jak będziemy to robić, to wracam. To spytam tutaj resztę. Działamy dlaczego? Muzyczka. Naturalnie. To mają trefę. No na pewno dwa. Czasem nawet trzy. Czyli nie łapiemy karty i po prostu tylko zostawimy się dlaczego. Naturalne. W game posy. Dobry kolor.
15 i siostra, więc spotykamy się o 10 poprzednich. Kto skończył? Kto by skończył, nie będzie miał szereg. Nie będzie miał szereg. Będzie nie było szereg. Zadania, no powiedzmy tak. Proszę? Nie, po prostu te rozdania nie są jakieś, no niektóre może są życie, a niektóre są takie literatury, ale to można by było znaleźć tysiące, tylko że takie ich opracowanie jest. Rozumiem. No proszę bardzo. Jest to proste, że to wszystko jest oczywiste. Że nawet no, ta licytacja nam pomaga, a nie przeszkadza. Nie, licytacja to. Bogata licytacja życie ma. No więc też. Tak, dzisiaj to licytacja. To licytacja.
jeszcze powiem, że trendy musimy prowadzić na poziomie trochę wyższym niż są nasi słuchacze. Wtedy oni coś z tego mają. To jest podstawa. Taki zasępiony, szarpie drogę. Thank you.
Nie,
Proszę Państwa, już upłynął wymierzony czas, a jeszcze mamy mnóstwo pracy, więc przystąpmy do działań analitycznych w związku z tym. Panie Henryku, czy mogę Pana prosić o zajęcie miejsca? Dziękuję.
Proszę Państwa, na wstępie będziemy to robić tak, że będziemy się pytać o kolejne kolory, a Państwo będą podnosić rękę, kto z jakim kolorem wystawa. Zostanie pierwszy, kto wystawał ręka do góry. Tak. Pika. Kto wystawał Pija? Kto wystawał Karo? A kto Prydla? Ja odbieram. Dobrze. W drugim rozdaniu? Kto wystawał Pika? Kto wystawał w Pika? Drugi. Drugi. Ale 10-9. Automat. Dobrze. Kto w Kiera? W Karo? Dużo, dużo. A kto w Kretna? Nie. Myślicie, że to jest taki schemat ustawiony? Zawsze listujemy Tretla? Ja w pierwszym nie listowałem. Mogę w drugim. To może spokojnie, tak jest. Rozdanie nie trzecie. Kto listuje w Pika? Aha. Kto w Kiera? Kto w Karo? I w Tretla? A tym razem? Te nie są popularne. I czwarte. Pika. Znaczy robimy to po to, żeby mieć takie zapytania, żeby mieć przed analizą ogólny przegląd sytuacji, o co będzie chodzić, tak? I kto wystuje w Pika? Kto w Kiera? Karo? Karo. Nie no. No ten Feldi to jest. A w Trefla? Dobrze. I piąty? Pika? Aha. Kiera? O. A kto w Królakie? To jest ciekawe, jak. Dobrze. Karo? Właśnie, do tego pytam. To Karo? A Trefla? Dziękuję. Mniej więcej jest obraz sytuacji i tak widzę, że no świetnie to wszystko rozwiązujemy. Oczywiście tak trzeba mówić młodzieży, bo żeby się nie zmienić. Ale to nie chcę. Nie no, przecież nie możemy mówić, że już jest bardzo dobrze też, ponieważ muszą być jakieś rezerwy. Jedziemy dalej więc. Tu od razu otworzę i tak. A tutaj, żeby jakby przyspieszyć sprawę, jedziemy sobie tak. W pierwszym rozdaniu S ma 16-18 w składzie 5-3-2 z piątką K. I to jest jakby punkty 1 i 2 z poprzedniego materiału, co jest tam, no, kolory i tak dalej. Punkt trzeci, kontrakt jest nadwyżkowy. Trzeba wyrobić forty naszego longera. Czwarty, partner ma 7-9. I trzeba grać na niego któryś z czarnych kolorów. A dlaczego nie w Pika? A dlaczego nie w Pika? Nie trzeba. O! Partner nie posiada wystarczającego dobrego koloru pik, nie wszedł jedno pik, więc szóstka tret. Czy szóstka? Tylko bardzo często niestety w takiej sytuacji pojawia się natomiast jeszcze raz powtarzam, że nam nie chodzi o to, tylko nie rozmawiamy na poziomie, a gdyby. Ale dobra, kolor kierowy statystyczny jest najwyższy kierunek. Mamy 5. W prawej są 2. To najmniej. Warte ma maksimum 2 kierunki. Co my z tymi kierami możemy zrobić?
No jak to? Jak partner ma asa króla, to dojdziemy. Wtedy dojdziemy królem tref. Dojdziemy królem tref. Kierowej króla tref. A więcej punktów partnerów już nie można. Tak. No dobrze. Więc tutaj mamy ocenę. Oczywiście tu się pokazuje punktacja od razu, bo to jest niezbędne w takich sytuacjach. Szóstka tref 10 i pik tam jest też coś punktowany, bo te dwa kolory mamy jakby do wyboru. Wnioskujemy. Jak głosowałeś na piki i trefle, to masz 13, ale musisz z tego wyciągnąć pierwiastek, a to ciężka liczba. Dobrze. A reszta niestety musi się, i tu mamy rozdanie przepięknej urody. Jak widać, no tak jak eksperci pisali, list treflowy obkłada. Oczywiście możemy sobie w tych plikach lin tutaj tym grać, prawda? Jak widać, no jak widać ten list treflowy obłoży po dojściu asem karo przez partnera, prawda? I jedziemy sobie dalej. No mamy to wspaniałe rozdanie, drugie. Tutaj może... proszę jeszcze raz podnieść ręce, kto nie wistował w trefla? A były takie, przypominam sobie. Kto nie wistował w trefla? Więc tu mam tylko, już tam nie wchodzę w komentarz, mam tylko jedno pytanie. Czy państwo słuchali licytacji? Czy państwo słuchali licytacji na pewno? Jeśli państwo słuchali licytacji, to państwo wiedzą, że napastnicy, bo my jesteśmy obrońcy, że napastnicy mają co najmniej 8 trefli. A skoro mamy 4, więc prosty rachunek wskazuje na to, że partner ma singletona tref. A może nawet Renos. Dlatego Wist Astrew jest jakby, to jest jakby modelowy przykład służący właśnie temu, żeby słuchać licytacji. Nie ma innej szansy. Tak jest ułożone rozdanie. Nie było. Oczywiście kontynuujemy, to jest ważne, jak tutaj rozmawiamy z naszymi studentami, jest ważne, żeby ten odwizd jeszcze był istotny po asie tref, wychodzimy dwójką tref, sugerując no, powrót do kolejnej przebitki asem kara. Dobrze. Także tu nawet nie musimy oglądać. Jak państwo widzą, jest wist bardzo prosty. Valet pik ma też dwa punkty, bo jest ten wist no, pięknej urody, taki automatyczny, powiedziałbym. Tak. Jedźmy dalej. Tu mamy całe rozdanie, które potwierdza tylko to, co wcześniej mówiliśmy. I proszę bardzo, tu od razu w rozdaniu trzecim, które jest, zaraz tutaj będzie opisane co. Mianowicie tak. Co ma S? No 5-5 w kolorach młodszych, prawda? N, 4 piki i siłę, by przyjąć inwit partnera. Słabym punktem przeciwników są kiery. Rozgrywający będzie usiłował wyrzucić przegrywające blotki kier z ręki na wyrobione piki, tak? W dziadku bądź wyrzucić z dziadka na trefle. Powinniśmy więc wcześniej odebrać swoje lewy w kierach. Bo trójka kier 10, biskarowy 1. I rozdanie, gdzie możemy tam sobie z nim manewrować. Oczywiście po biście kier, jak widzimy, zdejmiemy tą swoją lewę kierową. I czwarte. Licytacja naturalna, czy bez atu nadwyżkowe. Powinniśmy atakować w jeden z własnych longerów. Z braku innych przesłanek lepiej wyjść w lepszy. Dwójka tref. Jak zobaczymy... Wreszcie trafiłem, dobre. My tu nie trafiamy.
My wiemy dlaczego. My powinniśmy wiedzieć, tego nauczyć wcześniej. Jak zobaczymy, znaczy, czy ja muszę tu powiedzieć, że prowadząc te zajęcia, człowiek się bardzo dużo nauczy sam, przygotowując materiały. Jest to naprawdę kopalnia wiedzy dla trenera. Naprawdę tak się podszkoli, przygotowując materiały, że naprawdę jest gwiazdą. Wśród swoich oczywiście studentów. Jak zobaczymy w obu kolorach, partner ma wartości równorzędne w obu kolorach, które mamy do wistu, czyli w kierach i w treflach, ale trudno sobie wyobrazić po naszym wyjściu w kiera, że partner później, nawet jak ma ta masa, odejdzie w trefla. Dobrze. Zobaczmy, jak to pięknie punktowane. Dwójka tref 10, czwórka kier 4. Tu rozdanie całe i rozdanie... Proszę. Proszę. Nie, jest to tylko po to, ja to mam zamieszczone tylko po to, żeby jakby pokazywać te aspekty tutaj właśnie związane z tym wistem, nie? Że jakby idziemy w tą dwójkę tref, jak pogramy trochę, nie, no to weźmiemy tam jakąś lewę, prawda? Tylko to po to, nic autentyczne rozdanie mnie to nie interesuje, natomiast oczywiście no, autentyczne rozdanie musi być dobrane do problemu, no, jakby inaczej miało być. Dokładnie tak, no nie może być przecież inaczej. Jak sobie Państwo wyobrażają, że wistujemy w coś tam, a tu się okazuje, że każdy jest wiz jest lepszy inny? Dokładnie tak. Właśnie to jest to, ja jestem w każdym razie, jestem nastawiony na pozytywne myślenie w związku z tym, jak tu słyszałem, że zdziwiłem się, że Kujek mówił, że on ma zbiór mnóstwa rozdań, które tam znajduje różne sztuki. Ja odwrotnie, mam zbiór rozdań, które są jakby dobrze zagrane, więc taka jest historia. Tak jest. No, zbieramy się od dawna. No teraz już mniej z powodów różnych, ale zbieraliśmy się. Też. Więc tak, rozdanie piąte, Esma 12, 17, 6 pików, N dobry kolor karowy. No tu jest ten przykład, o którym mówiłem wcześniej, fit pig i wstręt do naukowych licytacji, ładny tutaj, już nie pamiętam, czyj to jest tekścik. No można przyjąć, że longery w karach i pikach zapewniają wzięcie 12 le. Niesprawdzenie zatrzymań przemawia za wistem aktywnym, więc więcej szans dają kiery. Wystarczy dama kieru partnera. W treflach potrzeba dwóch figur, prawda? W związku z tym ten wiskier wchodzi w grę. Jest tutaj jeszcze taki aspekt, że no, król kier jest najbardziej punktowany. A dlaczego? Może ktoś tu powie? Znaczy, jest to bardzo nieczytelna kombinacja generalnie i to oczywiście jest jeden z aspektów rzeczy. I że tak powiem, no, partner może nie odczytać zamiaru, a skoro my i tak wychodzimy w kiera, to w zasadzie nam jest wszystko jedno, w co my wyjdziemy. To jest jeden... Zabić asem i odwrócić do damy. Czasem, dokładnie tak. Także jak my tu myślimy, że żeby się partner nie pomylił, to on może też tak pomyśleć. No więc tak to wygląda, niemniej jednak tak to jest punktowane. Jak się okaże tutaj no w rozdaniu, no wista, powiedzmy dziewiątką był lepszy, bo dama była w cięciu i kładło się bez dwóch. Ale w zasadzie my nie jesteśmy pazery i wystarczy nam bez jednej. Tak to wygląda. No jak widać... Dama w stole, szczęśliwie. To w takim razie waletkier to jest wist. Waletkier to jest wist, a potem odwrotne cięcie.
To jest wist, Valet Kier. Także ktoś tu zepsuł rozdanie. Zepsuł efekt. Króla Kier. No dobrze. I to tak. Nie, król. Król 10, pozostałe kiery 8, jak pamiętam. No cóż. 10 razy 5 to jest 50. Kto osiągnął 40 plus? O kurczę, kto osiągnął 45 plus? Dobrze. Co? Przecież jak ja pytam 45 plus, to odpowiedź się narzuca. Nikt nie podnosi ręki, no co jest? Co to mamy? Co to mamy? Gwiazdy jakieś tutaj, czy co? My jesteśmy zwykli zjadacze brydżowego chleba. My z gwiazdami to jest inaczej. To jest prawda. Prawdę trzeba powiedzieć. Tak? No dobrze. Proszę Państwa, jeszcze mam dużo materiałów, ale mamy tylko pół godziny i nie chcę Was zamęczyć poza tym. Dlatego zrobimy sobie jeszcze na koniec tam parę rozdań rozgrywkowych. To jest taki fajny, no, fajny gadżet, który można stosować jako rozgrzewkę. Jest to taka prezentacja z tempową zmianą rozdań, gdzie po trzech minutach jest tu ustawiłem dla tak wspaniałych ekspertów, ustawiłem tak trzy minuty na rozdanie. I robimy tak, że przez te trzy minuty rozdanie wisi. My tam wymyślamy sobie schemat rozgrywki. Oczywiście no nie do końca, wymyślamy po prostu motyw, bo to są rozdania na motyw. Wymyślamy motyw, rozdanie się zmienia, wymyślamy drugie. Ja tych rozdań tam mam trochę, ale my zrobimy tylko część, dopóki nam wystarczy siły i czasu na analizy, więc to będzie trwało z 15 minut, sądzę. Ok? Trudno, tak myślałem. W końcu niedziela jest, tak. Dobrze. Ojej. O. Proszę Państwa, wszystko będzie napisane, więc musimy w tych trzech minutach to przeczytać sobie i wymyślić motyw, jak to grać, ok? Widzę, że już Państwo bardzo zmęczeni. No trudno. Ja jeszcze mam parę, więc jedziemy. Zaczynamy. Ja tu może przeczytam do uproszczenia. Znowu gra 4 pik. Bis waletem karo. Na blotkę ze stołu S dokłada króla. I to się potem zmieni automatycznie. Ja znowu przeczytam i tak się bawi. Jasne, to nie chodzi o to, tylko trzeba gonić króliczka. Nie musimy go łapać zaraz. Proszę Państwa, jakie jest najmniej prawdopodobne zagranie? Proszę, nie psuj atmosfery. To nie o to chodzi, żebyśmy to dobrze rozwiązali, to jest też nie o to chodzi. Tylko o to, żeby pokazać tak parę fajnych rzeczy, które można przygotować, zrobić i jakby tych swoich studentów jakoś hołubić i zachęcać do współpracy.
Marysa wpadł tam i wyciągnął z tą solidarną, powiedział dość. W tym roku, pomoc, się problem z tą listopę. Pytali trafiają, z którego Marysa przyjechał. Znaczy, sugeruję, że już powinniśmy iść na dyskotekę? Myślę, że prościej iść na dyskotekę. Jeszcze się nie zmieniło, Boże, jak to ci minuty to długo. Nie, no moim zdaniem on sam. Jak zmieni, no to się zmieni. Przynajmniej nie powinno. Żeby za to list piątka kieła. Czy przypominam jeszcze, że liczymy lewy, jeśli mamy 9, to po prostu deklarujemy. Oczywiście, jeśli już policzymy, że mamy 9, to zastanawiamy się, jak je i tak wziąć, jak się coś źle podzieli. Oczywiście, przede wszystkim jest tak, że się źle dzieli na pewno, a przynajmniej musimy to rozważyć, a nie też tego, jak wykonamy impas, to on nigdy nie stoi. Proszę? Przepraszam. Już to dość dawno robiłem, więc... Idziemy tylko do sztuki. Potem to przeanalizujemy, potem sobie powiemy dwa słowa na wybranie. Podziękujemy. Dobrze? Czy chcecie je na sprawę? A nie widzę, pominaj, że... To nie jest dopiero na ślady. Zmieniamy? Kurczę, to chyba do piątego dojedziemy, jak tak szybko idzie. No bo rozgrywa 4 pik, bis, 4 pik. Panie sędzio. Proszę Państwa, jest tak, że w zasadzie my możemy grać w brydża czymkolwiek, nie muszą to być karty, to jest tylko atrybut do gry w brydża. W związku z tym, skoro są 2 czwórki pik, to po prostu 1 czwórka pik jest inną kartą, ale mniej więcej zbliżoną mianę. W tym samym kolorze. Ja nie wiem, nic pozytywnego myślenia, wszystko źle i źle. Powiedz coś kreatywnego, a nie tylko krytyka i krytyka. To jest nie. To jest przykład. To jest przykład nie. To jest przykład garotcy. Zagranie garotcy to jest. To jest na pewno zagranie garotce moje ulubione, mój ulubiony przykład przed 20 lat. Garotce, a może nawet zelatonna. Ale jest to wciąż
każdym razie obojętne, jest, jest taki fajny motywik, że ten, że roznakłe. Cztery. Jak to? No przecież mamy do oddalenia Trefla i Ciekara. No jak patykasz to zbyt sześć? Ja nie muszę. Zaczynasz jest dość istotna i no, nieumiejętność poruszania się w tej sferze jest. To nie jest taki zwykły. Jak to? Bo wtedy oddasz trzy lewy jak Edna. Jedziemy dalej, tak? Nie jedziemy już. Jeszcze nie jedziemy. Za chwilę będziemy dyskutować. Bardzo cię proszę. Potem to w trakcie nie ma co, jak mówię. Jak gramy, to gramy. A analizujemy i kłócimy się na treningu. Takie są zasady przynajmniej. Chciałbym, żeby takie były. No, zmieniam już, bo nie wytrzymuję napięcia. Cztery pik, bistwójka, Karol jest podkłada dziesiątki. Słuchaj, już mówiłem, że impasy, którąkolwiek stronę go wykonasz, nie stoi. W związku z tym, jak położysz waleta, to przeciwnik położy damę. A jak położysz dziewiątkę, to przeciwnik położy dziesiątkę. A jak położysz trójkę, to przeciwnik położy dziewiątkę. Ósemkę. Znaczy, ten typ zadań, czy tam tych łamigłówek jest taki, że cokolwiek zrobisz, to przeciwnik jest lepszy. Tak, używają sygnałów stosownych. No dobra, wystarczy, że? Już widzę po minach, że jest to za późna pora. W związku z tym zrobimy to w ten sposób, że Proszę? Nie słyszę. Cztery. Znaczy tak. Zrobimy tak, że ponieważ mamy jeszcze trochę czasu, poproszę, żebyśmy jakby to wykonali tą analizę, czy tam nawet skróconą przez was. Przy czym no, mamy na to, specjalnie jest to ustawione tylko 3 minuty, więc nie będzie to ani nudne, ani... No więc właśnie, może. Mów. Heniu, prawda, ale jednego zdania mi brakuje, pierwszego. No powiedz to pierwsze zdanie. A dlaczego? Żeby... To jest i to. O! Aczkolwiek, jeżeli... Popatrzcie, Tomek... Zaraz, Tomek wie, co chciałeś powiedzieć. Aczkolwiek, jeżeli S ma król, palet 10-9. Tak. A to i tak zostanie. Dokładnie. Nie, dobra, przegram. A za biegi nie przegram. Nie przegram. Tak jest.
No dobrze, więc dziękuję bardzo. Wszystko jest fajnie. Brakowało tylko pierwszego zdania. Proszę. No dobrze, jedziemy. To znaczy nie, czekaj, nie, czekaj, nie, czekaj, dobrze, jeżeli będzie brata, to będzie w karę. Jeżeli będzie ma drugiego asapiki 4K, to wtedy staje się 3 gra. No nie, no na razie będzie się królem i zagram w karę, to będzie 3 gra. Znaczy... A dla, czyli on położył żył króla z dowolnej kombinacji, tak? No nie, 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 to rozmawiamy o... Rozmawiamy o życiu. Nie, nie, rozmawiamy o życiu. Chwileczkę. Przepraszam ci bardzo, przepraszam was bardzo. Jest punkt pierwszy i punkt drugi. A punkt drugi to jest patrz punkt pierwszy. Czyli... Czyli... Król był singlowy. Koniec. No może ktoś coś powie o rozdaniu tymże. Tak właśnie. Nie, w drugiej już jak w pierwszej przegrasz, to już w drugiej nie musisz w zasadzie. Zabijamy asem kier i teraz jaki mamy problem w tym rozdaniu? Żeby wziąć odpowiednią ilość lew treflowych. Jeżeli. Bo trefle są UN, to co? Tak jest. Czyli. Dobrze. Niebezpieczny układ to jest. Są trefle wszystkie u S. I dlatego trzeba dwa razy ciąć. Po zabiciu asem kier oczywiście, żeby nie przegrać w pierwszej lewej kontraktu. Bo co się stanie, jeśli przepuścimy kiera? Oczywiście zgodnie z zasadą króla kier będzie miał S. I w co on wyjdzie? No odwróci w kiera przecież. Tak jest. Przepraszam, to dziewiątką tref. Oczywiście. Znaczy, czy dla mnie okazuje się nie było oczywiste. Dobrze. Jedziemy dalej. No tu jest po prostu motyw niebezpiecznego przeciwnika. Bardzo proszę. Może ktoś to ładnie opowie. Później o drugiej lewej przegrywa. Bardzo proszę, może oprócz Tomka ktoś coś powie na ten temat. Tak jest. Oczywiście są tam pewne niebezpieczeństwa, ale je pomijamy. No, gramy no, kiera ze stołu do dziewiątki i dlatego, żeby do ręki dostał się zawodnik N w tej lewie i nie ściągnął nam trzech karowych, ale on chytrze nam wyjdzie w trefle. To wtedy bijemy asem i po kilku rundach tam tych kierów na asa kier wyrzucimy trefla i zagramy teraz damę tref. Wrzucając ze stołu karo, jeśli oczywiście S nie podłoży tego króla i znów ten niebezpieczny przeciwnik S nie dojdzie do piłki. To jest jakby proszę. Nie, będziemy jeszcze mieli jednego pika. Będziemy jeszcze jednego pika. Będziemy jeszcze jednego pika mieli wtedy. A jak nie podłoży, to dalej robimy ten sam manewr, co poprzednio, wyrzucając strefę. Dobrze. I czwarte. No, widzę las rąk chętnych, żeby to wyjaśnić. A, no dobrze. Kiedy to wygramy? O, takie pytanie zadajmy. Bo najpierw, ile mamy lew? Mało. 8. Musimy wziąć dwie lewy. 8 mamy z góry. Kiedy to wygramy? A trzeci to jest krótki? Dobrze. Krótki. Dobrze. Więc wygramy to tylko wtedy,
jeżeli ręka S, to będzie trzeci lub krótszy król kier. Jak to wykonamy? Po dojściu do stołu pikiem gramy w lotkę kier do waleta. Jeśli S przepuści, to weźmiemy waletem, zagramy asa kier i przebijemy kiera. Jeśli król nie spadnie, to klejmujemy. Bez jednej. Ale one są niewielkie. To klejmujemy najlepiej, żeby nie przedłużać. Tak jak ja teraz wykładu, żeby nie przedłużać gry. I ten. Natomiast jeśli spadnie, to spokojnie kasujemy 10 lew i też w tym momencie klejmujemy, bo przeciwnik już leży na łopatach, więc naszą świetną rozgrywką. Tak. I dziękuję Państwu uprzejmie za udział w tym maratonie, wydaje się. Myślę, że jeszcze nie jesteście aż tak zmęczeni, żeby pomyśleć tak ciepło o swoich przyszłych wychowankach, przygotowując dla nich stosowne materiały. Ja rozumiem, że jeśli będziemy prowadzić w przyszłym roku zajęcia, to już od 1 grudnia, czy nawet 15 listopada trzeba zacząć przygotowywać materiały, bo jest to dużo pracy. Czego Państwu życzę? Tak dużo pracy w tym brydżu i zdrowia i do następnego spotkania. Dziękuję bardzo. To znaczy? Są różne aspekty rzeczy. Komu niepotrzebnej makulatury. Tak. Cokolwiek byś mógł podesłać, to byłaby bardzo piękne. Wiesz co, ja powiem od razu, jak jest. Nie, ja nie wiem. To są zrobione na plikach Linz, prawda? Ja nie wiem do końca, jak jest z prawami autorskimi tego, czy ja mogę. A to jest tylko dla mnie. Tak, ale to nie o to mi chodzi. Nie, teraz chodzi w ogóle o jakby tą sferę jakby moją. Jak to wygląda? Masz 30 lat. Nie, rozumiem, nie, bo rozdania są sprzed 20 lat, to już są do użytku. Tak jak to prawa autorskie do innych rzeczy. Nie dość tego, to jest prowadzenia Lensa dla mojego zgody. Natomiast chodzi mi o to, że ten film to jest jakby integralna część do. Co powoduje, że być może ja coś robię jakąś, że tak powiem, jakąś sprawę, która nie jest legalna. Tak się zastanawiam od pewnego czasu. Wprawdzie ja to sobie sam, jakby nie wziąłem, ale sam sobie robisz. Dobre hasło. Dobra, to napisz maila, żeby mi przypomnieć za 2 dni. To ja ci wyślę maila. Tak jest. Inaczej się nie da. Dziękuję bardzo. Cześć, dziękuję. To widzę zbyt mało, tutaj przećwiczyliśmy. Dobranoc, dziękuję. Co powoduje, że to się staje nieefektywne. Ale to ja na czym pomyślę, żeby było coś takiego. Bo podaję tylko tekst do wykładu, tylko że był te wypisujący, a nie nawet sam z tego zrobić. Tak, ale tak się dzieje, ale musisz tą rękę wpisać. Ale w pliku tekstowym. No tak, ale można napisać proste programy, które nie do pliku tekstowego tego właśnie ina, jak to tylko do zwykłego. Piszę
pisze. Zakładam, że pierwsza ręka to jest ręka N. I będę pisał tylko. Jedno znak as, środka D, Z. Podam tylko ręce. Nic. Nie ingeruję w ręce. Poczekaj. To zostanie sam stworzony. Popatrz, aha, wyłączone, to zobacz na komputerze. Popatrz, to nie jest takie. Ja wiem, jak on mówisz. Ma specjalną strukturę. Muszę okulary ubrać, bo nie widzę. No, to taka sytuacja, że na przykład weźmy tam tego Nowrupa, nie tak. No jakiegoś prostego go. Tego gwita no, miał były no, cztery no, karty, no, czy nawet dwie. O, no, to no, tak no. Wygląda. Ja wiem, że i tak tu się powiem, trzeba nadziubać. No, znaczy nie chodzi o same te historie programowe. Bo to sobie czy programowe, czy projektowe, to sobie zrobić. Natomiast głównie chodzi o materiały tutaj, że to widzisz, że to piszesz ten komentarz. No musisz tak, to no. Zrobić, bo po co to robić? Ja no to tak. Robiłem na początku bez komentarza, robiłem to tylko dla siebie. Natomiast tutaj widzisz ten sam projekt. Jak się nauczysz tych znaków i tam wiesz o co chodzi, to się nic nie dzieje, bo to jest idzie szybko. Natomiast najważniejsze jest przygotowanie materiału no, i komentarzy. I komentarzy i wklepanie go ich tutaj. No. Nie masz innej możliwości tego zrobić. No, to jest największa ochyda wklepowanie czegokolwiek do komputera. Dokładnie tak. I tutaj jest to żmudna, ciężka robota. Jak mówię, ja tego nie polecam, bo to jest no, naprawdę dla takich chorych, nie śpiących w nocy hobbystów. Na PBO można też z komentarzem no nie wiem. W tej nowej wersji? Nie, w tej wersji PSL. Ja tak? ja tego nie potrafiłem znaleźć, jakoś mi nie wpadło w ręce. Ale nie można otworzyć sobie bazę rozdań. Ale nie, tej nowej. Jest tam moje rozdania i to można sobie tworzyć. Tak, to był przykład. Na pewno jakieś narzędzie dałoby się zrobić. Ale wiesz co, no oczywiście, ale to myślę, ale i tak musisz coś wklepać. Tak, słuchaj, no to jest oczywiście, to jest do jednego rozdania, to tu na dole jeszcze mam nie do końca obrobione. Taki no plik tekstowy no, zwykły. No, tak. Popatrzcie, że jedno rozdanie ci zabiera jego po prostu tyle tam historii. Z przeglądarką do takich linów. Nie? No dokładnie. No. To jest można zajechać. No dokładnie tak. To, tym bardziej, że jak ja to tam wklepię, to ta ostatnia ręka mi sama wskoczy. Także, no tak, jakże, ale tam się ja nie to zrobić, dobrego serca mówię, że to jest tak no, narzędzie się? Naprawdę no, zbyt pracochłonne, żeby je normalnie i używać. I znowu, to że ja powinien komuś robić, zapłacić. No, dokładnie, bo to jest jednorazowo. Robi się raz, stosować to mogą setki szkoleniowców. Dokładnie, bo o co chodzi? No tak. Można napisać programik, tak. Który, a ci, którzy, nie, ale ci, którzy dziękuję. Piszą... Za dobrą, za dobrą intencję w imieniu PZPS-u. Ale świetne zdjęcia. Dziękuję bardzo.